Że moje przeglądy ostatnie dwa miały oglądalność 10 tysięcy i 7 tysięcy odsłon, a Rafał jak był i podsumował rok ma 80 tysięcy i dlatego ja jestem mniejszy od niego. Masz tylko mniejszy zasięg, więc więcej. I to jest dobry początek. Dobry wieczór wszystkim Państwu i na sali, i internetowym naszym widzosłuchaczom. Dzisiaj tytułu, co prawda, naszej debaty czy dyskusji nie mamy, bo po co. Natomiast przedstawiam, będzie rozmawiał Paweł Lisicki, szef do rzeczy. I Rafał Ziemkiewicz, współojciec klubu. Już lepiej go nie przedstawiać. I ja. I zacznijmy, nie wiem, czy to najważniejszy temat, bezpieczeństwo europejskie, ale to jest takie, w którym się wydaje się, że się poróżniliśmy. To tak wyglądało, że ja w wywiadzie do rzeczy powiedziałem, że najważniejsze są relacje z Unią, jeśli chodzi o interes wyborczy PiS-u. Jeśli PiS chce wygrać wybory, musi kasę z Unii zdobyć. Jeśli jej nie będzie, mówimy i o programie odbudowy, i o tych funduszach europejskich, jak to się ładnie nazywa, z perspektywy finansowej. Nie mówiłem, co jest najważniejsze dla interesu polskiego, tylko co jest najważniejsze dla interesu wyborczego PiS-u. Panowie rozmawiali ze sobą i tam chyba Paweł powiedział, że co nam daje. Jak coś źle powiem, to Pawłowi już udzielam głosu. Cóż, czy Unia daje nam bezpieczeństwo? Bo przecież jakby taka Rosja na nas napadła, no to ci z Unii to by wyszli na ulicę i twardo na chodnikach kolorowymi kredkami pisali, że... Ale co to, nie wiem, bo niekoniecznie, że protestują, może, że coś im się nie podoba. Lord Rynia Varsovii. A mi chodziło o to, o zupełnie inny porządek logiczny, że jeżeli będziemy w Unii, to Rosja nie odważy się napaść na żaden kraj Unii Europejskiej, pomimo tego, że te więzi w Unii są słabe, że Unia nie jest żadną siłą militarną i tak dalej, ale że póki co w najbliższej perspektywie kraje Unii dla Rosji są w akcji poważnej, nie do ruszenia. Oddaję wam głos. Zakładam, że trafnie odczytałeś to, co powiedziałem, ponieważ nie pamiętam dokładnie tego, co mówiłem. Ale dziękuję oczywiście za zaproszenie i za to, że możemy się spotkać i podyskutować i różne różnice wyjaśnić w czasie dyskusji. Ja twój argument zrozumiałem i teraz przechodzę już do rzeczy. W ten sposób, i on jest argumentem dosyć typowym, który mówiłby coś takiego, że Polska nie może sobie pozwolić na ostry konflikt z Unią Europejską, ponieważ ostry konflikt z Unią Europejską skazuje ją i wpycha ją w objęcia Rosji. Myślę, że taki wątek się pojawił. Czy przypisałeś ten pogląd samemu PiS-owi czy interesowi Polski, to już szczerze mówiąc nie pamiętam, no ale zakładam, że w pewien sposób jednak uważamy, że te interesy nie są całkiem rozbieżne. To znaczy przynajmniej co do założenia sądzimy, że obecny rząd czy obecne władze, no co najmniej powiem tak, starają się, o to myślę, że jest bezpieczne sformułowanie, starają się reprezentować polski interes. Jaki jest z tego efekt, to oczywiście można ten temat dyskutować. I to jest teza, która moim zdaniem jest powszechnie wśród polskich elit obecna, zarówno rządowych, jak i opozycyjnych. Mówię o większości, oczywiście nie mówię o wszystkich. I ona brzmi dokładnie tak, jak powiedziałem. Ostry konflikt z Unią Europejską
myślenie o opuszczeniu Unii Europejskiej, pójście na ostre zwarcie jest tak naprawdę oddaniem pola Rosji. I w gruncie rzeczy Polska ma tylko taką alternatywę. No albo jesteśmy w Unii Europejskiej, albo z niej wypadamy. Jak z niej wypadamy, to wpadamy w ramiona wielkiego rosyjskiego, putinowskiego niedźwiedzia, który grasuje, ostrzy sobie zęby, kły, pazury i wszystko, co tylko może i tylko czyha, jakby nas tutaj porwać. No jeśli trochę zniekształciłem, ale myślę, że tak odczytałem to, co powiedziałeś, a z pewnością tego typu pogląd jest poglądem w Polsce powszechnym i praktycznie blokującym w związku z tym dyskusję na temat naszych relacji z Unią Europejską. Co do kwestii tego, co tutaj wspomniałeś, że dla PiS-u, że w interesie PiS-u jest zdobycie tych pieniędzy z Unii Europejskiej, bo tylko w ten sposób może mu to zapewnić rządy. No, ja nie mówię, że tak nie jest, no, ale chcę powiedzieć, że na pewno w interesie PiS-u nie było chwalenie się tym, że PiS pieniądze zdobył, zanim ich nie dostał. Znaczy, uważam, to jest absolutnie kluczowy, fundamentalny błąd popełniony przez polski rząd w tych negocjacjach. Już pomijam to, czy mogliśmy wetować, czy nie mogliśmy wetować. Uważam, że mogliśmy wetować. Znaczy, weto w Unii Europejskiej nie jest bombą atomową. Znaczy, jeśli Polska chce poważnie walczyć o swoją pozycję z Unią Europejską, to właśnie w dwóch kluczowych momentach powinna weto zastosować. W 2020 roku powinna je zastosować, jeśli chodzi o mechanizm tzw. praworządności. Jest absolutnie rzeczą nie do przyjęcia, że polski rząd zgodził się na przyjęcie tego mechanizmu, założył sobie w tej chwili po prostu sznur na szyi i teraz biega z tym sznurem i właściwie nie wiem, na co czeka. I druga rzecz, nie mniej kluczowa, kwestia tzw. Zielonego Ładu, grudzień 2019 roku. Kluczowa rzecz, żeby to zawetować. Nie zrobiliśmy tego ani w pierwszym przypadku, ani w drugim przypadku. Dlaczego tego nie zrobiliśmy? Ponieważ pokutuje mentalność, że pójście na zwarcie od razu nas wypycha z Unii i oddaje nas Rosji. Ten czynnik rosyjski jest tym właśnie takim widmem albo koszmarem, który tam krąży gdzieś tam w czarnych snach i dlatego blokuje i paraliżuje odwagę i obronę polskich interesów. I teraz jeśli chodzi natomiast o to, co już powiedziałem, no to więc po pierwsze, żeśmy tego weta nie zastosowali, ale nie tylko, żeśmy go nie zastosowali, to jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałeś o interesie PiS-u. No jak w interesie PiS-u mogło być chwalenie się, publiczne wywieszanie billboardów przez 2 miesiące, urządzanie gigantycznej akcji, chyba 10 milionów złotych na to poszło, że PiS się chwalił, że dostał pieniądze, których nie dostał. No przecież w każdej normalnej rozgrywce politycznej jeden z partnerów, który chwali się publicznie, że dostał coś, czego nie dostał, wystawia się na strzał drugiej strony. No każdy z nas to zna. Nie wiem, w piłce nożnej, w tenisie, w szachach, wszędzie. Polski rząd tego, rozumiem, nie zrozumiał i urządził wielką kampanię, która zresztą teraz tchórzliwie jest wycofywana, bo jak rozumiem ze stron rządowych poznikały te wszystkie wspaniałe plakaty, nie wiem, państwo pamiętają, 770 miliardów, prawda? No wszyscy to widzieli. No przecież to jest rzecz tylko ta rzecz. Ja się nawet na tym nie skupiałem, bo to uważam po prostu za zwyczajny błąd i głupotę. Natomiast to, co jest rzeczą ważniejszą i nie jest tylko kwestią błędu czy głupoty, czyli kwestia braku weta, jest wynikiem właśnie tej polskiej niemożności zdobycia się na to, że idziemy na zwarcie, ponieważ boimy się tego, że jak my za daleko pójdziemy, to zaraz skoczy nam do gardła Putin. No i to ta sama niemożność, ten sam strach, jak tylko się zaczęła debata na temat właśnie no, relacji z Unią Europejską, sytuacji, no i co się wtedy zrobiło? Zamiast wykorzystać tę sytuację, że po raz pierwszy w Polsce pojawiły się jakieś głosy, może jeszcze nie bardzo liczne, ale jednak realne, które zaczęły powątpiewać w wielkość Unii, w słuszność Unii, to pierwszą rzeczą, którą władze PiS-u zrobiły, to ogłosiły, że będziemy zawsze w Unii Europejskiej, prawda? No przecież ta słynna uchwała, która sprawia, że Polska nie widzi siebie nigdzie indziej poza Unią Europejską. Znowu, popatrzmy na to, jak ty mówisz, no, w kategoriach interesu politycznego, a nie tylko nawet w interesie państwa. No jaki interes polityczny polega na tym, żeby pozbawić się jedynej realnej broni, którą mamy z silniejszym od siebie partnerem? No jeśli czegoś Unia w ogóle może się bać albo czegoś, na czym się jej może zależeć, to właśnie na tym, że Polska może powiedzieć do widzenia, no to, że po prostu ten element ostrego sporu przecież nie działa tylko przeciwko nam, ale też przeciwko nim. Więc jak my nie mamy tej możliwości, będziemy zawsze ogłaszali, że tak, my się z wami spieramy, ale wiecie, tak się spieramy, że zawsze się wycofamy.
No przecież jaki to ma sens? Znaczy nie ma sensu prowadzenie wtedy, szczerze mówiąc, po takiej polityki zagranicznej, tylko należałoby, powiem tej rzecz brutalnie, no to lepiej Tusk robił, prawda? No, no on też robił. Znaczy możemy w związku z tym uważamy, że skoro i tak nic nie możemy, a jedyne co możemy to urwać trochę od tego większego i bogatszego i położyć uszy po sobie, no to po co się stawiać? Bo jak się stawiamy, to tylko mniej dostajemy, a jeszcze tracimy, prawda? No zgodnie z przysłowiem pokorne ciele, dwie matki się. Do tego by się to sprowadzało. No i stąd się wziął, że tak powiem, początek naszej dyskusji i uważam, że tą kwestią, która tak naprawdę podlega i powinna podlegać poważnej debacie, której w Polsce faktycznie nie ma, to jest pytanie, czy Polska może sobie wyobrazić życie poza Unią Europejską, bo uważam, że bez wyobrażenia sobie tego, ale takiego poważnego, w naszych relacjach z Unią, po pierwsze, zawsze będziemy skazani na przegraną, ponieważ nas po prostu postawią do kąta i powiedzą, nie podobałem się, do widzenia, a my mówimy, nie, my nie możemy wyjść. Do widzenia, nie możemy wyjść. No to w takim razie wracajcie, ale na naszych warunkach. No przecież dokładnie tak to wygląda, prawda? No, możemy to obserwować krok po kroku. I dlatego, jeśli to nie zostanie przezwyciężone i pokonane, to rzeczywiście w takiej roli będziemy występowali. No oczywiście pojawia się w związku z tym pytanie, na ile realne jest to, co w takiej dyskusji jest zawsze pomijane, czyli to rosyjskie zagrożenie, prawda? Bo to jest tak naprawdę kluczowa kwestia. Czy to jest tylko taki straszak retoryczny, czy też wiąże się z tym radykalne, realne zagrożenie dla polskiego bytu narodowego. Ja sobie to podzieliłem na takie trzy rzeczy. Na czym polega główne zagrożenie ze strony jednego państwa w stosunku do drugiego państwa? Na zagrożenie, powiedzmy tak, militarne, kulturowe i gospodarcze. Oczywiście można to rozwinąć, to jest dyskusja publicystyczna, nie trzeba być bardzo tutaj ścisłym. Myślę, że to jest coś, co ujmuje istotę rzeczy. Czyli jedno państwo może być od drugiego państwa zależne albo może się go bać z tych trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że to drugie państwo może je napaść i podbić, tak zwana klasyczna sytuacja militarna. Po drugie dlatego, że to państwo może, wykorzystując swoją pozycję, podbić je gospodarczo i ekonomicznie, nie wprowadzając wojska, tylko podporządkowując sobie, prawda, jego najważniejsze organy, jego gospodarkę. Po trzecie podbić je sobie kulturowo czy cywilizacyjnie, prawda? Czyli podporządkować dominującej u siebie ideologii. I w tych kategoriach na to patrząc, jeśli porównam zagrożenie, nazwijmy to wschodnie i zachodnie, to co widzę? No, na pewno jest zagrożenie militarne. Co do tego nie ma wątpliwości. Każdy o zdrowych zmysłach wie, że Rosja ze względu na swoją pozycję, prawda, siłę militarną i tak dalej, jest dla Polski poważnym zagrożeniem militarnym i trzeba to brać pod uwagę, na pewno. Ale wtedy powstaje pytanie, czy Unia Europejska jest na to odpowiedzią? Moim zdaniem nie jest. Unia Europejska nie jest odpowiedzią na ten typ zagrożenia, o którym mówimy. Odpowiedzią na ten typ zagrożenia widzę dwie odpowiedzi. Po pierwsze, wzmocnienie Polski, czyli krótko mówiąc, polskiej armii i polskiej suwerenności. Po drugie, NATO. Mamy, no po to rozumiem, żeśmy do tego NATO wstępowali, no nie tylko żeby tam być, tylko żeby korzystać na wypadek zagrożenia właśnie ze sojuszy militarnych z innymi państwami. Drugie zagrożenie, tak zwanego zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne. Otóż szczerze mówiąc, może go nie widzę, no ale ja nie widzę takiego zagrożenia ze strony Rosji. No nie widzę w Polsce żadnej poważnej grupy politycznej, kulturowej i cywilizacyjnej, która by się orientowała na Putina. No był jakiś jeden człowiek w jakiejś partii, którego gdzieś tam wsadzili zresztą i szczerze mówiąc, to tylko wtedy o nim usłyszałem. Może poparcie dla ludzi mających takie poglądy jest na poziomie 0,5%, albo może 0,3%. No po prostu nie ma w Polsce siły politycznej, na szczęście, która by się na Rosję i na Putina orientowała. No, nie jesteśmy szczęśliwi, nie wiem, Ukrainą albo nie jesteśmy innymi państwami wschodnimi. Nie ma takiej siły. Ta orientacja, nazwijmy to niepodległościowo-suwerennościowo-zachodnia, cokolwiek by to nie znaczyło w przypadku polskiej opozycji, wydaje mi się sprawia, że nie ma zagrożenia, że ktoś zostanie tutaj, że krótko mówiąc, gdyby taki pomysł się pojawił wprowadzenia to, nie wiem, putinizmu, to że znajdą się tutaj chętni, którzy by to podjęli. Na szczęście tego nie ma. Natomiast znowu porównując z Unią Europejską, dostrzegam bardzo poważne zagrożenie dla polskiej tożsamości narodowej ze względu na dominujące w Unii Europejskiej ideologię. Ideologię genderową, ideologię aborcjonistyczną, ideologię antynarodową tak naprawdę, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że to, co w Unii Europejskiej w tej chwili dominuje,
To jest bardzo silny prąd podkopujący i odrzucający w ogóle naród jako ważną kategorię życia zbiorowego, prawda? No to gdzie jest większe w tym sensie zagrożenie? No z pewnością w sensie kulturowym Rosja takiego zagrożenia nie stanowi, ponieważ nie jest atrakcyjna. No nie jest atrakcyjna, nie ma tutaj zwolenników, nie ma chętnych, którzy by to podjęli. I trzecia rzecz, najbardziej dyskusyjna, kwestia gospodarki. Z jednej strony Rosja na pewno jest zagrożeniem, korzystając ze swojej pozycji, prawda, dostawcy surowców i tak dalej, no ale z drugiej strony nie jest, ponieważ no nie ma rosyjskich gigantycznych koncernów, które by tutaj wchodziły, nie ma koncernów bankowych, finansowych, spożywczych. No, jak powiem to bardzo ostrożnie, co najmniej, albo inaczej, możliwość schołdowania Polski na przykład przez gigantyczne koncerny niemieckie oceniam, szczerze mówiąc, w większym stopniu niż przez rzekome gigantyczne koncerny rosyjskie. Wydaje mi się, że ta forma niebezpieczeństwa dotycząca surowców akurat jest przez polski rząd od kilku lat, te wysiłki są słusznie podejmowane, próbuje się ograniczyć uzależnienie Polski od gazu i od innych surowców. Nie mówiąc o tym, i w tym sensie znowu nie widzę tego zagrożenia aż tak bezpośredniego. No, z takiego krótkiego porównania, które tutaj zrobiłem, możemy je, że tak powiem, oczywiście rozwijać, no łatwo zauważyć, że to zagrożenie rosyjskie jest moim zdaniem w jakimś stopniu no, przeszacowane albo demonizowane, natomiast znacznie bardziej pomijane jest zagrożenie, które stanowi dla polskiego bytu narodowego i suwerenności narodowej przynależność do Unii Europejskiej, nie w ogóle jakiejkolwiek Unii Europejskiej, tylko tej konkretnej, w której w tej chwili dominuje radykalna lewica. I dlatego jeśli Polska ma w Unii Europejskiej pozostać, ale ma pozostać Polską, prawda, nie ma pozostać jakąś prowincją podporządkowaną jednej tam, prawda, z dominujących sił unijnych, to albo po pierwsze musi przewartościować swoją pozycję i znacznie ostrzej grać, ale żeby ostrzej grać, to nie może się ciągle bać, że każde ostrzejsze zagranie natychmiast nas wyrzuci z Unii, wepnie w ramiona towarzysza Putina. O tyle chciałem w zasadzie powiedzieć, na wstępie przynajmniej, a potem oczywiście możemy rozwinąć tę dyskusję. Krótki wstępik to ja muszę wykonać. To no, przede wszystkim dziękuję za tak szybkie zaproszenie po poprzednim występie. Przepraszam za swoje minutowe spóźnienie. Przyjmowałem księdza dobrodzieja po kolędzie i troszkęśmy się widocznie zagadali. I już przychodzę, miał dalej jeszcze następnych do odwiedzenia. I już przechodząc do meritum. Pewnie Państwo zauważyli, że Paweł tutaj trochę czerpie z analizy Dmowskiego, chociaż go nie wymienił z nazwiska, ponieważ... Ale bardzo proszę, uważam, że to jest jeden z ważniejszych, prawda, punktów widzenia powinien być. No nie nawiązywałem do Dmowskiego, ponieważ nie odnoszę się tak daleko do przeszłości. Nie, no potem wiedziałeś, że ja pewnie nawiążę, bo raczej mi się to zdarza zawsze. Znaczy się, nie jestem takim szaleńcem, żeby się publicznie nie zgadzać ze swoim naczelnym, ale akurat tak się składa, że się zgadzam. Tylko jeszcze ja to jeszcze bardziej bym pociągnął. To znaczy jestem bardziej radykalny od Pawła w tym poglądzie, który on wygłosił. Znaczy w poglądzie takim, że tak jak twierdził Roman Dmowski, z tych naszych dwóch sąsiadów to Niemcy są dla nas większym zagrożeniem, ponieważ są lepiej zorganizowani, ponieważ są bogatsi, ponieważ są potężniejsi i, co najważniejsze, ponieważ nam imponują. Ponieważ nie ma Polaka, który chciałby zostać kacapem. I ta siła imponowania to jest właśnie to, o czym Paweł mówił. Nie ma w Polsce żadnej realnej siły, która by nam próbowano jakiś disco polo pieśniarz wylansować, jakieś słowiańskie disco polo. To się skończyło jakimś jednym teledyskiem na YouTubie, gdzie potem wyszło, że to farmy jakieś Hongkongu głosowały te miliony odsłon na YouTubie i że to było kupione. I nie ma nikogo, kto by chciał, żebyśmy tutaj w Rosję się wtapiali. Natomiast takich, którym imponuje stać się Niemcem czy Europejczykiem, no to mamy dużą część społeczeństwa i z dość silną emanacją polityczną, która nie ukrywa, że jej plan jest taki, żeby Polskę stopniowo zlikwidować. Po prostu.
Więc Dmowski mawiał złośliwie o Piłsudczykach, że oni bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Ja to sparafrazowałem kiedyś, że współczesna sanacja bardziej się boi Rosji niż czegokolwiek innego. Moim zdaniem, i tu się z Pawłem zgadzam, to nie jest największy w tej chwili dla Polski strach z szeregu przyczyn. Choćby dlatego, że Rosja jest przetrącona, że Rosja się latami użera o Donbas, ile to jest kilometrów, o ile została odepchnięta, że Rosja swoją absurdalną polityką doprowadziła do tego, że Ukraina, która za czasów Kuczmy się czuła przeciętny Ukrainiec, 80% tamtejszego, poza nacjonalistami, banderowcami właściwie, wszystkie siły polityczne zgadzały się, że ich miejsce jest w jakiejś zrekonstruowanej wspólnocie niepodległych państw z Rosją. O Białorusinach to już w ogóle nie mówię, to było przysłowiowe. W tej chwili 70% Ukraińców gotowych jest, wedle deklaracji w badaniach opinii publicznej, gotowych jest bronić swojej ojczyzny przed Rosjanami, co jest nawiasem mówiąc najwyższym współczynnikiem w całej Europie. W Polsce to jest 50%, na Zachodzie waha się między 30 a 10% w zależności od kraju. I to jest jeden element, moim zdaniem najistotniejszy. No. To drugim elementem jest to, że zagrożenie niemieckie gwałtownie wzrosło w ostatnich latach. Ponieważ w ogóle właściwie powinien zacząć od tego, że u nas, bo to jest od sprawy generalnej, jest czas, kiedy musimy po prostu zrobić wielki reset naszego myślenia o sobie jako o narodzie, o sobie jako o państwie, o sobie, o naszym miejscu w Europie. Bo po prostu zmieniła się sytuacja. Nie ma Unii Europejskiej, do której wchodziliśmy. Tworzy się coś nowego. Nie ma Niemiec, z którymi się tam jednaliśmy w Krzyżowej. To są już zupełnie inne Niemcy. Wymieniło się pokolenie i to już pan świętej pamięci Bartoszewski zauważał, że jak kiedyś szedł, to po prostu jako były więzień z Auschwitz to miał w Niemczech. Może go nie słuchali, ale prawda, przynajmniej udawali, że co on mówi to święte. Natomiast dla młodszych polityków niemieckich to jest nagle dziadkiem, no był w Auschwitz. A co my mamy z tym wspólnego, jakiś Auschwitz? To już minęło tyle czasu, że Niemcy już się kompletnie nie muszą tym przejmować, nie mają żadnego... Nie mówię, że poczucia winy, bo chyba nigdy za bardzo nie mieli, ale nie mają żadnego poczucia przyzwoitości, że wciąż powinni udawać, że o tym pamiętają i że mają poczucie winy z tego powodu, a że w każdym razie jakoś to na nich wpływa. Co to znaczy, że musimy zrobić reset naszego myślenia, zmienić paradygmat myślenia? Otóż dotąd tak naprawdę w Polsce po roku 1989 był wyłącznie jeden sposób myślenia, jedna wielka narracja. Czy to na lewicy, czy to na prawicy, czy to gdziekolwiek. Ta narracja zamykała się w słowach ma być jak na Zachodzie. Znaczy spór był na którym Zachodzie, czy to Niemcy, czy Francja, czy Stany Zjednoczone są dla nas lepszym wzorem. Spór był, co to właściwie znaczy na Zachodzie, czy chodzi o te tradycyjne, za to, co Zachód zbudowało jako Zachód, czy chodzi o te nowoczesne wartości LGBT i gendery i tak dalej, że to jest właśnie Zachód i nowoczesne, ale generalnie było to, ma być tak jak na Zachodzie. Otóż powiem szczerze, w tej chwili, jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje na Zachodzie, że to nie jest ten Zachód, na który... Na paszportach wronik w jedną stronę się wyjeżdżało i myślało się, że jest w enklawie wolności. No to kto sobie zdaje sprawę, co się dzieje na Zachodzie, a Polskę kocha, myślę, że nie chce, żeby w Polsce było jak na Zachodzie. Musi być jakoś inaczej. Jak? I to jest wielkie zadanie, które stanęło przed aktywnym w tej chwili politycznie i kulturowo pokoleniem. Tę Polskę wymyślić, jak ona ma wyglądać, jeżeli ona ma istnieć. No bo jeżeli ma być tradycyjna odpowiedź udzielana przez 30 lat, wróćmy do Zachodu, bo przecież zawsze byliśmy częścią Zachodu. I to wszystko załatwi, bo oni tam wiedzą, oni tam mają doświadczenie, oni tam mają kasę, którą nam dadzą, bo nas kochają, oni nam przyślą swoje dyrektywy, które my zaimplementujemy, nie musimy nic sami myśleć. 30 lat totalnej bezmyślności, bo przecież wszystko zostało wymyślone, żadnych ideologii, tylko pragmatyzm, prawda? Te wszystkie hasła. Nie ma takiego Zachodu, choćby dlatego, że jasno i wyraźnie Niemcy deklarują dwie rzeczy. Po pierwsze, że
Unia Europejska ma się stać federalnym państwem, a to oznacza po prostu przybudówkę rządzoną z Berlina. Przy obecnym układzie sił, przy obecnej słabości Francji, przy obecnym uzależnieniu, czy jeżeli zrealizowany zostanie plan z rurą gazową, prawda, Nord Streamową, i to, że Niemcy staną się hubem rozprowadzającym nośniki energii rosyjskiej na całą Europę pod pozorem walki o klimat, przecież to chyba wystarczy umieć 2 do 2 dodać, żeby zobaczyć, jaki to jest wszystko pic z tą walką o klimat. Unia Europejska wytwarza 9% gazów cieplarnianych w światowej tej. Jeżeli nawet ona do 2030 roku w ogóle przestanie jakiekolwiek gazy wytwarzać, to będzie miało to znaczenie jak, przepraszam, puszczanie bąków w wietrze halnym, mniej więcej takie, ponieważ te gazy i tak kto inny wytworzy, konkretnie wytworzą Chiny, które otwierają stale nowe elektrownie węglowe i 6 innych państw azjatyckich, które się rozwijają błyskawicznie, przejmują produkcję z Europy, w związku z czym też przejmują emisję i Europa się może... To o co chodzi w takim razie? Chodzi o to, że likwidujemy węgiel i likwidujemy energię jądrową, która przecież, gdyby ktoś chciał naprawdę walczyć o klimat, to proszę bardzo, energia jądrowa jest rozwiązaniem 100%, jest zeroemisyjna. Robimy, stawiamy elektrownie jądrowe, mamy mnóstwo taniego prądu, za pomocą tego prądu z wody robimy wodór i ten wodór spalamy w silnikach tam, gdzie nie można użyć bezpośrednio reaktora jądrowego i proste. W 10 lat mamy uratowany klimat, ale nie o to chodzi. Likwidujemy także elektrownie atomowe. Dlaczego? Dlatego, że cała Europa ma przejść na gaz. Ten gaz będą mieli Niemcy. Tak naprawdę tego będą mieli Ruscy. Ten gaz jest paliwem przejściowym, oczywiście, bo to, żeby uniknąć dwutlenku węgla, przestajemy spalać węgiel, a zaczynamy spalać gaz. No gaz daje trochę mniej tego dwutlenku, ale szczerze mówiąc niewiele mniej. Ale to jest tylko paliwo przejściowe, bo to ma być wodór. Ten wodór ma być robiony przez ruskich i tym Nord Streamem. A skąd ruskie będą robić wodór? Z tego gazu. No jak się wodór robi z gazu, to się wytwarza więcej dwutlenku węgla, niż by się od razu ten gaz spaliło. Ale za to się uzyskuje mniej energii. Także to jest tak idiotyczne wszystko. To są takie absurdy, jak od czasów sowieckich nie było w sferze publicznej takich idiotyzmów, których nie ma tego chłopca, który krzyknie głośno, czy są, ale są za cisi, że krzykną, że król jest nagi po prostu. No i tyle. I teraz o co chodzi z tym? Dlaczego Niemcy idą w coś takiego, że oddają się, właściwie poddają się pod władzę Rosji, no bo przecież oni będą mieli kurek, którym mogą zakręcić resztę Europy, ale taki oberkurek będzie w Moskwie. Oni uważają, że Moskwa tego nigdy nie użyje. Bo po pierwsze no jest uzależniona od sprzedaży gazu, przecież to nie można zaczopować tego złoża i przestać się wydobywać, więc muszą ten gaz im dawać. A po drugie no nie zrobią tego, bo im się to nie opłaca. To już jest bardzo, że tak powiem, wątpliwe założenie zakładające, przypisujące zachodnie pojęcie racjonalizmu, racjonalności myślenia politycznego Rosjanom, którzy myślą w sposób zupełnie inny. Ale co to znaczy dla nas? Że ten dylemat stawiany nam jako ten, że musimy się zgodzić na to, co... Ja przepraszam, jeżeli my Juskowi przypisaliśmy coś, czego on rzeczywiście nie chciał powiedzieć w tym wywiadzie, natomiast polemizowaliśmy tak czy owak z tezą, która nawet jeżeli ty jej nie sformułowałeś, jest powszechna. Tylko jedna rzecz, my żeśmy Juska cytowali, chcę powiedzieć. Może Józek nie dopilnował przy adiustacji, przy autoryzacji tego i żeby to... Dobra, nieważne. Polemizowaliśmy w każdym razie z tezą, która jest wszechobecna w polskim myśleniu lewicowym czy prawicowym. Jak nie Zachód, to Putin. W związku z tym nie wojować z Unią Europejską, nie wojować z Niemcami, bo jak nie, to po pierwsze Putin, po drugie nam kasy nie dadzą, bo sami to my kasy nie zarobimy, przecież my głupie dzikusy jesteśmy i my nie umiemy nic zrobić, prawda? To wszystko musimy od nich mieć. Otóż to jest taka sytuacja, jak te sławne churchillowskie, mieliście do wyboru wojnę albo hańbę, wybraliście hańbę i tak macie wojnę. Ponieważ wybór niemiecki nie jest... Tak naprawdę w tej chwili, i pewnie to się nie zmieni przez najbliższe 20 lat,
alternatywą dla wyboru rosyjskiego, tylko jest to dokładnie to samo. I gaz jest tego najlepszym przykładem. 30 lat walczyliśmy, żeby się nie uzależnić od rosyjskiego gazu. W związku z czym wywalczyliśmy, i to Unia Europejska miała być tym, co nas uniezależni. Otóż Unia Europejska właśnie nas uzależni od rosyjskiego gazu, tylko przechodzącego przez Niemcy. No bo taki jest pomysł, dlatego zamykamy elektrownię w Ostrołęce węglową i przerabiamy ją na elektrownię gazową, w której ma być spalany ten ruski gaz, względnie ten ruski wodór. Moim zdaniem, jeżeli ktoś tego nie widzi, nie widzi tego, co to jest państwo federalne Europa, no to w tym momencie rzeczywiście może kupować taką narrację, że jest tu jakaś alternatywa. Unia Europejska jako wspólnota mniej lub bardziej wadliwa, ale wspólnota państw niepodległych, przypadkiem się tak samo nazwało, a z drugiej strony ta satrapia ruska i ten ruski zamordyzm, który po prostu stoi na naszych granicach i zaraz nas pożre. On nie stoi na naszych granicach. Po pierwsze to jest to, co się z Unią Europejską właśnie stało, żeby dokończyć. To już nie jest wspólnota niepodległych państw. To, co robi w tej chwili Komisja Europejska, to, co robi TSUE, to jest przecież najczystsza hamuwa. To jest wydawanie wyroków na podstawie ogólnych zapisów karty praw. Prawda, że w karcie praw jest napisane, że każdy obywatel w Unii Europejskiej ma prawo do uczciwego procesu i z tego na tej podstawie TSUE orzeka, że w Polsce nie może istnieć Krajowa Rada Sądownictwa czy Izba Dyscyplinarna, ponieważ zdaniem jakiejś lampucery hiszpańskiej ten KRS nie daje gwarancji uczciwego procesu. To są takie wykładnie, które w czasie sporu o Trybunał Konstytucyjny, jak pan Rzepliński właśnie wykładnie takie wykładał, to ja zaproponowałem wykładnie, że pan Rzepliński ma mi dać swój portfel na podstawie konstytucji, bo w konstytucji jest napisane, że Rzeczpospolita Polska jest państwem realizującym zasady sprawiedliwości społecznej. A ja uważam, że on za dużo zarabia, bo się opierdziela, pracuje dwa dni w tym, a ja zapierdalam, przepraszam, jak mokra przątka cały czas, to dlaczego on ma więcej pieniędzy ode mnie, to więc na zasadzie sprawiedliwości społecznej zabieram mu portfel i niech mi coś powie, jest wykładnia prawna. No to są takie wykładnie prawne. Unia Europejska jest poza traktatami, Unia Europejska jest ogarnięta w tej chwili, elity europejskie są ogarnięte amokiem, że trzeba zbudować więcej integracji. To jest to samo, co w Związku Sowieckim. Na wszystkie problemy z komunizmem więcej komunizmu. Na wszystkie problemy Unii Europejskiej receptą jest więcej integracji. Stosujemy więcej integracji, nie działa. Dlaczego nie działa? Bo hamulcowi jacyś są. Najpierw Anglia przeszkadzała, udało się Anglię wypchnąć. Teraz Polska, Węgry, prawda, sypią prach w tryby. Trzeba ich wykończyć. I jest po prostu jak koledzy, którzy jeżdżą do Europy tam od lat, w tej parlamencie chodzą po tej Komisji Europejskiej, to tam jest po prostu zapanował amok, że teraz albo nigdy, że oni muszą to państwo federacyjne wprowadzić. W związku z czym wybór staje się wyborem pozornym. Bo to nie. Bo i teraz ta druga rzecz, przepraszam jak za długo, i teraz ta druga rzecz najważniejsza, to jest to, że Niemcy nie tylko się przestały już wstydzić, co one kiedyś zrobiły, nie tylko uważają, że to już jest jakby zamknięta karta, teraz jest nowy porządek. W tym nowym porządku, no oczywiście muszą rządzić najmądrzejsi, najlepsi, a kto jest najmądrzejszy, najlepszy? No wieczny prymus świata, cokolwiek jest grane na świecie, to Niemcy są zawsze najbardziej hop do przodu. No, czy jest grany rasizm, to są największymi rasistami, jak jest grany antyrasizm, to są największymi antyrasistami, ale w każdym razie oni tutaj muszą z tym wszystkim rządzić. Ale czy Niemcy są w stanie rządzić Europą? Ich wielki bohater, kanclerz Bismarck, powiedział tak. Niemcy są w stanie rządzić Europą w jednym warunkiem, w sojuszu z Rosją. Muszą się oprzeć mocno o Rosję i wtedy taki sojusz, to jest żadna Francja, żadne Włochy, żadna Hiszpania, a ci Irokezi Europy, jak stary Fryc nas nazywał, to już w ogóle nie mają nic do powiedzenia. I to jest w tej chwili w oczywisty sposób realizowane. To jest neobismarkowska polityka. A że tak powiem Hamletem, Szekspirem na końcu, reszta jest pieprzeniem. Znaczy reszta jest propagandą, PR-em tak, i po prostu mydleniem oczu w moim przekonaniu. Więc alternatywa Niemcy albo Rosja, ta nasza odwieczna zmora, w ogóle stała się teraz alternatywą pozorną, ponieważ mamy do czynienia z sojuszem niemiecko-rosyjskim.
i w który się rozpisał na rolę dobrego i złego policjanta. I mówi Angela do Władimira: Władimir, kopnij tam coś Polaków, a ja będę występować jako ich obrońca. No. Ale to jest pozorne, ponieważ jak Nord Stream 2 jest dowodem, absolutnym dowodem tego, że ten sojusz bismarckowski istnieje. W związku z tym stoimy przed koniecznością wymyślenia Polski w takiej formule, która jest w stanie przetrwać w tych kleszczach, w jakie została wzięta przez te 30 lat, żeśmy, jak to zwykle my Polacy, spali, gnuśnieli. I tu znowu się myśli nowoczesnego Polaka, przypominają Dmowskiego, który pięknie to gnuśnienie intelektualne polskiego dworku opisał. Ono się niestety w ciągu ostatnich lat powtórzyło, mimo że dworków nie ma. Lud pracujący miast i wsi ma zupełnie inne pochodzenie społeczne, ale nawyki myślowe okazuje się odziedziczył. No, wystarczy, mam nadzieję, referatu wstępnego. Cieszę się, bo chciałem zacząć w tym miejscu, w którym Rafał skończył. Nie mamy oddzielnych Niemiec, oddzielnej Rosji, mamy ich sojusz. Tylko, że tu nie o Bismarcka chodzi. To znaczy Bismarck to wymyślił, tylko że ta Europa wtedy była czymś innym niż teraz. Wtedy była najważniejsza dla świata, a w każdym razie liczyła się jako lider świata. A teraz nie. Więc żeby dojść do tego miejsca, do którego Paweł i Rafał doszli, to parę słów. Europa rządzona przez socjalistów, czy tam neokomunistów, jak ich tam nazwać, to też się rozwijało w czasie. To znaczy 20 lat temu, jak Rafał o tym mówił, to nie była ta Unia. No ale elita Zachodu, bo nie tylko europejska, doszła do wniosku, że to po pierwsze jest okazja, w której można wprowadzić jeden typ reżimu. Ja go tam nazywam genderowym, ale to wszystko jedno. Jak jest, bo też w tym czasie ten światopogląd czy ta ideologia bardzo się uniwersalizuje, totalizuje, ona ogarnia już wszystko. I w tym sensie mamy bardzo jasną perspektywę czy alternatywę, być z nimi czy z nimi nie być. Kłopot tylko polega na tym, że po pierwsze leżymy w tej Europie, po drugie ta Europa została jak na razie oddana Niemcom przez Amerykę, jak na razie, a wiadomo, że to jest oddanie Europy temu sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu. Ten sojusz jest dlatego tak silny, że ma swoje dwa końce. Jednym jest Ameryka, która według elity europejskiej nie pozwala rządzić suwerennie. Z drugiej strony są Chiny, które nie pozwalają Rosji prowadzić suwerennej polityki. I to jest tak, że póki co światem rządzi jeszcze para Chin-Ameryka. Albo na razie wyznacza kierunek sporów, wojen, walk, konkurencji, rozwoju technologicznego i tak dalej. Nie Europa i nie Rosja. Więc sojusz rosyjsko-niemiecki jest słabością Niemiec, ponieważ słabością Niemiec, lidera Europy, jest słabość Europy. Ale to tym Niemcom przede wszystkim ta Europa tę słabość zawdzięcza. To znaczy, to nie jest rozwój do przodu, tylko to jest owijanie się takim tym ideologicznym kokonem, z którego trudno wyjść i trudno go rozprzestrzeniać. Więc tutaj, wyprzedzając bieg tej dyskusji, chciałem uszanować Niemcy w jednej sprawie. Genialnie udało im się narzucić światu tą ideologię klimatyczną, która temu światu potrzebna nie jest. Po drugie, mu przeszkadza i trzeba będzie płacić za to gigantyczne koszty.
które też nie są tylko finansowe czy społeczne, one też są polityczne, ponieważ ideologia klimatyczna doskonale się skleiła z ideologią genderową. Nazywa to się razem ESG, czyli Environment, Social i Governance. I dotyczy na razie firm, w których komisja wprowadza, czy usiłuje wprowadzić ten porządek, a nasi, szczególnie wiceministrowie, idą w to jak w masło po prostu. Także tu jesteśmy ofiarami tego, bezwolnymi zupełnie na razie. I w związku z tym dla tych Niemiec, które są, alternatywy nie ma. Alternatywą jest taka relacja z Ameryką, która pozwala na rządzenie z Rosją, Europą. Jeżeli się we trójkę zgadzamy, że właśnie nie polega polityka na szukaniu wyboru pomiędzy Rosją a Niemcami, no to jasne jest, że ta polityka powinna polegać na znalezienie się w tym sojuszu, znalezienie w nim sojuszników, próbę odwrócenia kijem Wisły, może to nie jest kij, tylko deska, a może to nie jest Wisła, tylko mały strumyczek, a może ci Europejczycy, jeśli będą wyraźnie mieli jakiś punkt odniesienia, nie tylko Polska, Węgry. Dlatego mówiłem Państwu o tym spotkaniu tych głęboko prawicowych partii w Warszawie, że samo w sobie to nie jest żaden fakt polityczny. Ale jeśli by tak było, że w Europie obudzi się jakiś ruch protestu przeciwko tej zamordystycznej naprawdę ideologii, która zakończy się absolutnym zbiednieniem i likwidacją klasy średniej, to wszystko zmierza do takiego dipolowego społeczeństwa. Elita, najbogatsi ci rządzą, a ta reszta jak u Orwella, tam są przy, w cudzysłowie, taśmie. Ta taśma już może być cyfrowa oczywiście, ale nie wchodzimy w to na razie. Jest tak, że może ten bunt jednak pokaże się na poziomie politycznym. Jakieś partie się pojawią bardziej rozsądne niż te, które się w Warszawie zebrały. I może to będzie punkt odniesienia dla takiej alternatywy wewnętrznej tej Unii, jak ją zmienić. Bo jakby lekarstwem nie jest wychodzenie z tej Unii, w razie nie za wczesne. Ale jeśli Polska ma być silnym krajem, który politycznie też, który próbuje organizować taką alternatywę, to musi w tej Polsce rządzić jakiś blok, który ten interes Polski za swój uważa. Sytuację mamy taką, że ten PiS takim blokiem idealnie nie jest. Robi coraz więcej błędów, ale też nie na tym chce się skupić. Jeśli ja mówiłem, że w tej to właśnie sytuacji, a nie pomiędzy Rosją a Niemcami, w tej sytuacji geopolitycznej, przed Polską stoi taki dylemat, czy albo inaczej, niesłychanie, prawie taki misja niemożliwa, stanie się punktem odniesienia dla tego dealu unijnego, to trzeba te wybory wygrać, a nie przegrać. Bo jeżeli wygra je opozycja, no to spokojnie mamy Polskę z głowy. Polska stanie się dodatkiem do tego sojuszu rosyjsko-niemieckiego i w ogóle nie będzie o czym mówić. Ale właśnie, żeby te wybory wygrać, to powiedziałem, to te pieniądze z Unii trzeba dostać nie dlatego, że one są dla nas konieczne, tylko dlatego, że to będzie główny w kampanii wyborczej temat, krótko rozwinięty i rozstrzygnięty. Opozycja powie, a my te pieniądze dostaniemy. Komisja powie, takiemu PiS-owi tych pieniędzy nie damy. Ale oczywiście, jeśli ta opozycja zrealizuje nasze komisyjne warunki, to następnego dnia te pieniądze już będą. I stąd było to, co powiedziałem, czyli jakby
Paweł z Rafałem obcięli to, co ja mówię i myślę od dawna dotyczące geopolityki i roli Unii. I zostało ten pisk pod tytułem pieniądze są najważniejsze. Nie, najważniejsze jest to, żeby w Polsce opozycja do władzy nie doszła. To też nie znaczy końca Polski. Będziemy skolonizowanym krajem. Jak wejdzie opozycja do władzy, to będziemy skolonizowanym krajem. To wszystko jedno. Niemcy landy nazywają krajami, żeby było. I to się nawet tak w statystyce unijnej nazywa. Poziom pierwszy. Ale to nieistotne. I stąd jest to, co ja sobie popiskuję. A teraz takie drobniutkie polemiczki, które się zawsze to się poczekaj, przydają. To może ale drobniutkie takie później. Nie, bo to zrobię jakieś tak bardzo cię proszę. Dla porządku, bo ja chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś. Dwie rzeczy. Mam dwie uwagi. Po pierwsze, mam silne przeświadczenie, zbudowane z obserwacji faktów, że siły, nazwijmy to wrogie Polsce, czy dążące do włączenia nas jako taki neokolonialny obszar właśnie pod zarządem powierniczym, nie stawiają w tej chwili wcale na zwycięstwo opozycji. To nie jest konieczne. Dlatego, że doprowadzenie do takiej polaryzacji, jak mówisz, no jest taką polaryzacją, że następne wybory właściwie byłyby wyborami polaryzującymi na osi, czy chcemy niepodległości Polski i czy chcemy się stawiać, czy chcemy paść na kolana i się wyrzec wszystkiego. Nie wiadomo, jakby to wyszło, ale szczerze mówiąc z Polakami to jest pewna obawa, tak sobie myślę, rekonstruując myślenie tamtych, że to się może nie udać. A co się może na pewno i najłatwiej udać? Wtrącenie Polski w totalny chaos. I jestem przekonany, że scenariusz napisany w Moskwie i Berlinie i Brukseli i gdzie tam ten TSUE siedzi, nie, to są neptki tam TSUE, oni nie piszą scenariuszy. Ten scenariusz dla Polski fatalny to jest coś w rodzaju jakby powtórki z Paktu Trzech Czarnych Orłów i XVIII wieku, czyli zachowujemy w Polsce liberum veto i złotą wolność i nie pozwalamy na żadną naprawę i na żaden rząd po prostu, bo to o to chodziło. I Polska nie rządem stoi. I to jest realne, najbardziej zagrożenie groźne, które w tej chwili widzę. To znaczy PiS wygrywa wybory, ale z większością nie dającą, znaczy bez większości właśnie, z przewagą, ale daleką do tej połowy głosów. Opozycja oczywiście nie jest w stanie żadnej sensownej większości sklecić w zasadniczych sprawach. Może se tam przegłosuje jakieś komisje, które tak jak w 2007 roku przegłosowała komisję Czumy i komisję Kalisza, z których pracy dokładnie nie wynikało, ale tam jakieś śledztwa to może jedyne. Natomiast po prostu nie będzie rządzić nikt. I to i wzajemne zablokowanie i bajzel taki jak w wymiarze sprawiedliwości w tej chwili, no, na całą Polskę, prawda, że jakiś tam neptek z sądu okręgowego w Pierdziszewie orzeka, że Trybunał Konstytucyjny jest nieważny, prawda, albo że Sąd Najwyższy jest nieważny i jakieś inne tam dają mu poparcie i klakę i prawda, takie cerki się dzieją. No, to jest moim zdaniem ten scenariusz sparaliżowania Polski po prostu właśnie w taki sposób. Druga rzecz. Pełna zgoda, bo to się już dzieje. I to już widać, tak. Jeszcze do tego, jak PiS wygra, to zawsze może rozpęknąć z jakiegoś głupiego powodu. To też nie wiadomo. Natomiast druga rzecz. Wydaje mi się, że obóz, który w tej chwili sprawuje władzę, ma na tyle możliwości, na tyle głosu w debacie publicznej, żeby tę przykrą prawdę, o której tutaj mówimy, Polakom uświadamiać. I żeby uświadamiać Polakom podstawowe rzeczy, że transakcja proponowana przez opozycję, czyli posłuszeństwo wobec Brukseli w zamian za Michę, jest całkowicie fałszywą narracją, ponieważ właśnie na tym polega Fit for 55 i wszystkie inne niemieckie plany, żeby nam zabrać Michę. Czyli posłuszeństwo wobec Brukseli nie oznacza jak za wczesnego Tuska, że my ich całujemy po rękach, a oni nam sypią tych szklanych paciorków,
Tylko owszem, wybrani kolaboranci zapewne mogą liczyć na wynagrodzenie brukselskimi pieniędzmi, natomiast naród na tym straci, zbiednieje i że Unia Europejska to nie jest już dobrobyt, tylko to jest właśnie zubożenie. Po drugie, że właśnie... Rafał, ale dla całej Unii, nie tylko dla Polski. Tak, ale co nas obchodzi, jakby niech Włosi i Hiszpanie się martwią o siebie. Natomiast druga rzecz oczywiście, no dobra, to już właściwie to powiedziałem, no te rzeczy wszystkie, o których tu mówiłem, że na ile się zmienił paradygmat świata, muszą zostać ogłoszone wyraźnie, co na razie próbuje robić Solidarna Polska. Z ograniczonym skutkiem, ponieważ jest ograniczona w swoich wpływach i poza tym i tak zawsze potem głosuje, no tak jak trzeba, ale przynajmniej gada, przynajmniej punktuje pewne rzeczy. Tylko to musi być jasno, wyraźnie powiedziane, bo jeżeli PiS da się zapędzić w powtórkę z 2015 roku, z 2007 i 2011, bo w 2015 to już wreszcie nie zagrało, czyli w narrację, że wybieramy między jakimś tam polskim podskakiwaniem, a tym dobrobytem, bezpieczeństwem i wszystkim, co nam Unia daje, no to PiS przegra wtedy. Może nie przegra na tyle, żeby się dać kompletnie powsadzać do więzień, jak się oszalałemu Giertychowi marzy, ale na pewno przegra na tyle, że nie będzie w stanie rządzić i nikt nie będzie w stanie rządzić. Jak nikt nie będzie w stanie rządzić, to będzie rządzona Polska z zewnątrz, no tak jak dokładnie, jak to już w sytuacji przedrozbiorowej było. To można teraz, tak? To... Nie, w tej pierwszej analizie, którą Rafał przedstawił, zabrakło mi jednego elementu, mianowicie związku z krowami. No bo węgiel, gaz, elektrownie atomowe, ale przecież z tego co wiem, to przynajmniej według tych unijnych wyliczeń największe niebezpieczeństwo stanowią obecnie krowy. Ponieważ metan, który wydobywa się z krów, błynki, więc tak. Logika by nakazywała w takim razie zakazać wegetarianizmu, tak. Ale tak daleko jak jeszcze nie poszli. Dobrze, a teraz już poważnie mówiąc. Myślę, że mamy pewnego rodzaju, powiedzmy tak, różnicę dotyczącą dwóch warstw tej naszej dyskusji. Pierwsza dotyczy spraw, nazwijmy to takich fundamentalnych. No, krótko mówiąc, czy w interesie Polski należy pozostawanie w Unii Europejskiej, czy też nie należy? To jest powiedzmy pierwszy dylemat. A on się nam zapętlił, czy trochę się tutaj pomieszał z pytaniem, w jaki sposób PiS powinien dostać pieniądze z Unii Europejskiej. To nie jest do końca to samo. Ale odnosząc się do tego, co tutaj Józek mówił na temat tych, pomijam już te wielkie, fundamentalne pytania. Mówię o tym czysto taktycznie. I chcę powiedzieć tylko tyle, powtórzę w pewien sposób, ale może jeszcze mocniej to, co mówiłem na początku. No i jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że nie stosując weta i zgadzając się na mechanizm pieniądze na praworządność, zgodziliśmy się na mechanizm, który dla polskiego interesu narodowego jest śmiertelnie niebezpieczny i jeszcze zrobiliśmy to za darmo. No, przepraszam, na szczęście w 2020 roku, jeśli my mówimy, że Polska potrzebowała i potrzebuje PiS pieniędzy, to na szczęście i Hiszpanie potrzebowali, a może jeszcze bardziej, i Włosi potrzebowali, i Francuzi potrzebowali. I to był taki moment, kiedy mieliśmy w ręku pewną kartę przetargową, którą tylko trzeba było śmiało użyć. Z polskiego punktu widzenia wyglądałoby to teraz tak, że użylibyśmy tej broni, dalej byśmy nie mieli pieniędzy, ale przynajmniej nie mieliśmy tego mechanizmu. A my żeśmy jej nie użyli i mamy mechanizm, który nas, że tak powiem, dociska coraz bardziej, a pieniędzy i tak nie mamy. No i teraz odpowiedź brzmi tak, no to dobrze, to może trzeba się jakoś porozumieć, no ale łatwo zauważyć. Każdy, kto patrzy na te dyskusje unijne przez ostatnie kilkanaście miesięcy, polega to na tym, że Unia nie zmniejsza swoich oczekiwań, ale je zwiększa. Im bardziej widzi słabość po polskiej stronie, tym roszczenia rosną, prawda? Już nie mówi się tylko o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bo to rozumiem, że było na początku, ale teraz się mówi o tym, żeby wszyscy ci sędziowie, którzy zostali usunięci, żeby oni mogli wrócić do orzekania. Nie wiem, jak oni mieli wrócić do orzekania, bo oni się głównie działalnością polityczną zajmują. Ale okej, czyli mamy sytuację, jak rozumiem, że to jest pani Ursula von der Leyen, wyraźnie to powiedziała w Parlamencie Europejskim, jakie są unijne oczekiwania.
oczekiwania. No przecież to nie jest tak, że my tutaj coś wymyślamy. Czyli pierwsza rzecz, rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej. Po drugie, powrót wszystkich tych sędziów, którzy są głównie teraz działaczami politycznymi, do sądzenia, co jest rzeczą absolutnie niebywałą, niesłychaną i wyobrażam sobie, jak miałoby to... I teraz znowu mówimy o interesie PiS-u. No to tak, PiS pozwoli, żeby ci wszyscy sędziowie, którzy głównie opluwają PiS we wszystkich publicznych miejscach, to i PiS ogłosi, że oni dalej będą sędziami, tylko jeszcze nie dość, że są działaczami politycznymi, to jeszcze będą sędziami przy okazji, prawda? I w ten sposób, rozumiem, to jest droga do wygrania wyborów? No chyba nie, no to jest droga do katastrofy w ten sposób, bo to tylko pokazuje słabość i brak odwagi i charakteru. I trzeci jeszcze element, bo to jest coraz wyraźniej obecne przecież w postulatach Unii, żeby wszyscy tak zwani neosędziowie, czyli ludzie wybrani w normalny sposób, zgodnie ze wszystkimi polskimi prawami, przestali sądzić, prawda, bo oni są niepoprawnie wybrani, czyli przez tak zwany neo-KRS. No, na to się mamy zgodzić? No, bo to nie jest coś, co ja sobie wymyślam, tylko to zostało publicznie postawione, prawda? Wielokrotnie zostało postawione przez i panią Ursulę von der Leyen, i poszczególnych komisarzy, którzy tutaj przyjeżdżają i Polaków pouczają, na czym ma wyglądać praworządność. No to jaki mamy efekt? Mamy efekt taki. Zgodziliśmy się, oddaliśmy bardzo silny instrument nacisku na Polskę. Nie dostaliśmy za to pieniędzy, a jeszcze nas się poniża i za każdym razem przymusza, żebyśmy jeszcze dalej ustępowali. No to jeśli to ma, na tym ma polegać skuteczna polityka unijna, to znaczy, że jej kompletnie nie rozumiem. No na tym na pewno nie polega. No trzeba było skorzystać z tej możliwości wcześniej, no bo to był ten moment. Oczywiście, że byłaby wielka awantura, że Polska przeszkadza. No i to, a teraz nie ma tej awantury. Co? I teraz nie jesteśmy co 3 tygodnie, prawda, w Parlamencie Europejskim oskarżani o to, że w Polsce nie ma praworządności i każdy kolejny głupek, który tutaj przyjeżdża, się wymądrza, jak to właśnie tutaj się nie ma demokracji i tak dalej. No to przyjeżdżaliby co 2 tygodnie, tak? A teraz co 3 przyjeżdżają, prawda? No więc... Mleko się rozlało, co teraz? No ale, no to dobrze, jeśli się mleko rozlało i co teraz, dlatego mówię, że pierwotnym moim zdaniem pierwotnym źródłem naszej niemożności sprzeciwu wtedy było przekonanie, że my tego nie możemy zrobić. Znaczy, to jest kwestia mentalna. To znaczy, jeśli Polska nawet wyobrazi sobie jako drugi możliwy scenariusz, ja nie mówię, że jutro mamy wystąpić z Unii, ale jeśli uważamy, że jest to poważna opcja, którą możemy przyjąć, to daje siłę, żeby w takich kluczowych momentach powiedzieć nie zgadzam się. No bo jak mamy w tyle głowy, że i tak się zawsze zgodzimy, no to nie mamy tego ruchu. I zawsze, kiedy dochodzi do tego sporu, się cofamy. No o to mi chodzi, prawda? Ale to oznacza w tym przypadku, że stawianie teraz w taki sposób tej alternatywy, że żeby powstrzymać dojście złej opozycji, co do oceny opozycji się zgadzam, do rządów, no to trzeba dostać te pieniądze z Unii, to będzie powodowało, gdyby to konsekwentnie, mam nadzieję, że do tego analiza Józefa nie prowadzi, no to musielibyśmy odpuścić te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłam, a jestem przekonany, że jakbyśmy odpuścili te 3, to pojawiłyby się jeszcze następne. Może na przykład Unia Europejska by powiedziała, że proszę bardzo, nie życzy sobie sytuacji, żeby w państwie unijnym minister sprawiedliwości był prokuratorem generalnym. Też na to pójdziemy? Prawda? Albo nie życzy sobie, żeby prawda, w polskim prawie nie było zapisu mówiącego o tym, o braku dyskryminacji ze względu na orientację płciową. No to też pójdziemy? Albo prawda, i tak dalej. Znaczy, ja nie chcę tutaj prowadzić tej dyskusji, ale mogę sobie... Ale nie jest po fakcie. Znaczy, no, zakładam, że jeszcze, że znaczy, jak to jest po fakcie? Znaczy, nie możemy już teraz, nie ma żadnej innej możliwości, żeby Unii Europejskiej utrudnić życie i pokazać, że wreszcie, że tak powiem, od nas coś zależy? Przecież zakładam, że wciąż Polska, mimo gorszej sytuacji, ma możliwość sprzeciwu i zerwania pewnych rzeczy. I tego nie robi, ponieważ nie robi, bo się boi. Po pierwsze, jak rozumiem, no dlatego, bo pieniędzy nie dostanie i tak nie dostanie. A po drugie, tego nie robi, dlatego, ponieważ Putin nas zje. No. Dobrze, czy ma... Przepraszam, jest premier. Publiczność później. Paweł, zatoczyłeś jeszcze raz to samo kółko, jakby mocniej to podkreślając. Ja bym to kółko jeszcze poszerzył, bo to dalszy ciąg jest bardzo jasny i idzie dalej niż ty mówisz. Mianowicie dalej istnieje delegalizacja Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. To już zostało tam zamarkowane w orzeczeniach TSUE i oczywiście Komisja
to poprze. Więc ten, dalszy, ten porządek jest jasny. Teraz, jeśli ja mówię, że te pieniądze są najważniejsze po to, żeby PiS wygrał, to rzeczywiście muszę się cofnąć do tego, o czym powiedział Rafał. Że gdyby nawet PiS wygrał i tak się buntował, jak się buntuje, to komisja, czy tam ta elita da sobie z nami radę tą taktyką chaosu. I tu kłaniam się Rafałowi, bo to jest bardzo dobra diagnoza, taka alternatywna. Jak nie da się ich skopać, zamienić, no to da się ich ubezwłasnowolnić. I mówiłem o tym na przykładzie sporu, czy tam jak to się nazywa, wojny granicznej z Białorusią, czy tam z Białorusią i Rosją, mówiąc, że udało się obronić granicę, to jeden sukces polskiej władzy i armii, czy tam policji, Straży Granicznej, ale drugą wojnę równoczesną, wymyśloną przez Moskwę i pewnie Berlin, przegraliśmy. To znaczy udało się, czego się nie udało na Łotwie i na Litwie, podzielić Polaków dokładnie na dwie części, tak głęboko, że nie ma porozumienia. Bronimy granicy, czy bronimy życia tych migrantów? Bo żaden człowiek nie jest nielegalny, prawda? Otóż tu sukces Moskwy. Udało się to tak podzielić, że ten podział będzie głęboko grał w niemożności porozumienia Polaków. I póki tych Polaków tak się udało podzielić w rozmaitych podziałach, to była bardzo celowa, świadoma, konsekwentna i jawna polityka Donalda Tuska i Platformy, tak dzielić Polaków, żeby większość była po naszej stronie. PiS poszedł w to, mając tylko nadzieję, że większość będzie po jego stronie. Otóż tu jest główny problem. Otóż w tak podzielonym społeczeństwie nie da się obronić polskiej suwerenności. I chcę powiedzieć to, o czym mówi Rafał, to się już dzieje, nie tylko w tym przypadku granicznym. Dzieje się w kompletnym osłabianiu rządów PiS-u. Mianowicie widzę dwa procesy, z których jeden wszyscy Państwo znają. To jest wytwarzanie przez szarą strefę prawa, wytwarzanie szarej strefy ekonomicznej i społecznej. Czyli co widać po działaniach PiS-u. Na przykład w sprawie pandemii. No więc szczepienia są niesłychanie potrzebne, ale nie jest tak, że jesteśmy w stanie wyprodukować z siebie jasne prawo, to mówimy, że przedsiębiorcy powinni tam u siebie zrobić rzeczy bardzo potrzebne dla tej szerokiej masy akcji szczepionkowej, no tylko, że nie możemy im dać jasnej podstawy prawnej, bo nie znajdziemy do niej większości. W związku z czym, ludzie, no jak chcecie, żebyśmy walczyli ze szczepionkami, to wy to zróbcie. Rząd oddaje swoje kompetencje, oddaje je w taki cichy, szary sposób, ale oddaje je, to znaczy sobie odbiera, ale nie daje ich, bo to byłaby decentralizacja, zupełnie sensowna rzecz, gdyby dano to samorządom czy firmom i tak dalej. Nie, on im daje dobre słowo zamiast prawa. I to powoduje coraz większy chaos w przypadku Polskiego Ładu i tych niespodzianek, które codziennie wychodzą, właśnie możemy zaobserwować. Propozycja dania sobie rady z tym Polskim Ładem była taka, żeby powołać zespół roboczy złożony z anonimowych autorów, bo przecież nie wiemy kto, znaczy ja akurat wiem, ale społeczeństwo tego nie wie, kto jest autorem tego Polskiego Ładu. Dodać do nich ekspertów neutralnych, ogarnąć tę całość, znaleźć wszystkie sprzeczności, znaleźć wszystkie rzeczy niesensowne, dokonać wyboru takiego, żeby to było proste, jasne i korzystne dla większości, albo dać sobie spokój.
I wcale nie idziemy tą drogą, niestety. Więc rzeczywiście wprowadzanie chaosu, czyli odbieranie Polsce władzy, jest strategią niemiecko-rosyjską, czy tam i Niemiec, i Rosji, jak one się dogadują, tego ja nie wiem, ale tu też jest lekarstwo. To znaczy, jeżeli chcemy się obronić, to musimy zbudować mocniejszą władzę, a da się ją zbudować nie przez to, że ona cudem dostanie 65% jak na Węgrzech, tylko po prostu trzeba zmienić politykę, która musi być jasna dla ludzi, prosta dla ludzi. Nie może tych wszystkich pułapeczek, sztuczek PR-owych zawierać. Po prostu trzeba zaufać Polakom, czyli większości, że da się z nimi rządzić. Czyli wracamy do Bismarcka, a nawet do Piłsudskiego. Ale jeżeli ta władza albo inna nie zdobędzie się na taką szczerość i na wiarę w to, że da się taką politykę zbudować, to tej Polski nie obronimy. I w tym sensie Paweł ma rację. I rzeczywiście jest taki brak debaty politycznej, która by dotarła do tego głównego problemu, a jest nim brak zaufania pomiędzy władzą a społeczeństwem i wewnątrz społeczeństwa, czyli to, co się nazywa kapitałem społecznym. Mamy ten kapitał społeczny, jesteśmy na drugim czy trzecim miejscu od końca, tam gdzieś przed Albanią po prostu. Czyli nie umiemy ze sobą współpracować. Jeśli nie umiemy, to nie zbudujemy ani silnego społeczeństwa, ani silnej władzy, bo to się tylko buduje w związku, jeżeli obie strony mają do siebie zaufanie, nawet bym powiedział warunkowe. Spróbujmy sobie zaufać, zobaczymy, co ta druga strona zrobi. Więc tutaj jest według mnie klucz do tego, co z tym zrobić i nie widzę tej siły i tego przekonania w żadnym z tych dwóch obozów Polską rządzących. Ja tylko krótko, no, bo z dużą częścią tego, co Józek się mówił, się zgadzam, no ale, no, ale brutalna prawda jest taka, że Polski Ład no, to nie jest pomysł rosyjsko-niemiecki, tylko naszego rządu. No, no, nikt go nie zmuszał, żeby tak przygotować w taki sposób. Możemy tutaj debatować na dwa sposoby. Jedna to kwestia merytoryczna, a druga to kwestia wprowadzenia. No, co najmniej można się zgodzić z tym, że sposób przygotowania, wprowadzenia w życie był po prostu no, kompletnie nieprzygotowany, był na łapu-capu. No, nie było żadnej, o ile w przypadku kwestii szczepionkowej możemy się nie zgadzać, ja na przykład jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek form przymusu szczepionkowego i tak dalej, no ale w kwestiach Polskiego Ładu to mieliśmy od samego początku do czynienia z pewnym projektem kreatorskim ze strony rządu, no, czyli z pewnym no, błędem u samej zasady. I jak się to ma tak naprawdę do sytuacji, że dysponując jednak te wszystkie mechanizmy władzy wprowadza się program tak niesamowicie ryzykowny, bo co tego, że on był ryzykowny, to no, my z Rafałem żeśmy o tym mówili już tyle razy i tak wcześniej i tak dalej, no każdy to widział, a jednak to zrobiono. No, to jest coś, szczególnie ja tego tak nawet nie do końca rozumiem, jak to jest możliwe, a potem pada pytanie, a dlaczego nie, polski rząd nie zostawał weta w 2020 roku, a dlaczego tego nie zrobił i potem pada pytanie, no, ale przecież już jesteśmy po jakimś czymś i co teraz? No, znaczy jak się popełnia tyle błędów, no to rzeczywiście bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, a co teraz, prawda? No to odpowiem tak, można by ich nie popełniać, no przynajmniej byśmy byli w lepszej sytuacji. Można. A mogę jedno zdanie? Ja nie powiedziałem, że Polski Ład rząd zrobił ze względu na sojusz niemiecko-rosyjski, tylko powiedziałem, że błąd, złe założenia nie tego, co tam jest, tylko tej komunikacji i celu, jaki jest Polski Ład. Według Jarosława Kaczyńskiego celem Polskiego Ładu jest danie pieniędzy biedniejszym i zabranie pieniędzy bogatszym. Ten Polski Ład tego celu nie spełni ze względu na te wszystkie błędy. A skąd się wzięły błędy? Właśnie z tego, że się nie zakomunikowało jasno i szczerze, co chce się zrobić i nie zrobiło się tego w prosty sposób dwoma, trzema punktami, tylko 700 stron ustaw. To znaczy, nie, to w
tej chwili zresztą cały czas nikt nie wie, jak je naliczać. No, wszyscy księgowi uciekli na zwolnienia lekarskie albo do wariatkowa się udali. Natomiast dobrze, króciutko, jeśli chodzi o ten Polski Ład, no ja na to patrzę jako na coś, przed czym ostrzegałem od samego początku, no czyli nieuchronny skutek systemu, jak go nazywam przez analogię historyczną, neosanacyjnego, to znaczy przekonanie, że na imposybilizm, burdel i tak dalej, wszystkie problemy państwa z dykty, odpowiedzią jest wola naczelnika. Jeden człowiek, który jest tak mądry, że on se z tym wszystkim poradzi. A jeżeli teraz do tego jednego człowieka przyjdzie czarodziej i go oczaruje i powie, tu mam ręce i nimi kręcę, ja wszystko wyczaruję i z Unią Europejską załatwię i podatki załatwię i tak dalej i naczelnik mu zaufa, no to potem jest taka sytuacja, jaka jest, wyjściowa do tego, co trzeba zrobić, bo o tym chcę powiedzieć. Jeszcze krótka dygresja, jeśli chodzi o te szczepionki. Badania pokazują, że to nie jest... O, dzięki bardzo. Badania pokazują, że to nie jest tak naprawdę sprawa istotna politycznie. Nie mów hop. Nie wiem, ile będziemy jeszcze się spierać. Natomiast nie jest to sprawa... Wracam do szczepionek. Nie chcę mówić nic na temat medyczny i tego, bo to jest w ogóle osobne tematy, tylko politycznie. Badania pokazują, że proporcja ludzi, którzy się zaszczepili trzema dawkami i tych, którzy mówią, że w życiu się nie dadzą zaszczepić, w elektoratach wszystkich partii poza jedną jest mniej więcej taka sama. Czy to jest lewica, która programowo domaga się szczepień obowiązkowych, czy to jest Konfederacja, która jest programowo antyszczepionkowa, to ich wyborcy są w takim samym odsetku zaszczepieni i niezaszczepieni jak wyborcy PiSu, Platformy i tak. Ten jeden, jedyny wyjątek, też taki nieoczywisty, to jest Hołownia. I to prawdopodobnie dlatego, że jako wyborcy Hołowni się generalnie młodzi ludzie deklarują, a ci młodzi ludzie są generalnie bardziej antyszczepionkowi od starszych. W związku z tym nie jest to, przy całej gorącości tego sporu, nie należy to do tego, co Amerykanie nazywają topics, to znaczy jest to taki temat jak kara śmierci na przykład, gdzie 80% Polaków, przynajmniej jeszcze niedawno tak było, jest za tym, żeby karę śmierci przywrócić, ale nikt nie będzie z tego powodu głosował na Korwina, który konsekwentnie twierdzi, że karę śmierci trzeba przywrócić, bo to nie jest sprawa dla ludzi ważna. Ich poziom życia jest ważny. Tak. Także no, z tymi, tu akurat uważam, że gra na czas, którą rząd uprawia, jest trafną strategią, bo to się rozlezie po prostu w tej sytuacji po kościach i niesłuszna jest strategia Platformy, która usiłuje obarczyć rząd odpowiedzialnością za śmierć 100 tysięcy osób, to oni pomnożyli już do 200, prawda, jakoś tak pi razy drzwi, bo gdyby oni mówili, że rząd za to odpowiada, bo jest burdel w służbie zdrowia, to by mogli ludzie kupić, no bo jest ten. Tylko wtedy to jest trochę, jak to mówi partia Ewy Kopacz i Bartosza Arłukowicza, mówią o tym, że służba zdrowia źle działa, no to już jest to mało wiarygodne. Więc oni mówią, że to jest wina PiSu, bo PiS nie zmusił ludzi do szczepienia się. To jest głuche. Społeczeństwo w sensie, że to na społeczeństwo nie zadziała. Natomiast Polski Ład tak. To jest pewien wstrząs, to jest pewien szok, z którym w tej chwili mamy do czynienia. I ja na to widzę jedną radę. Tak jak kiedyś były partia od czasu do czasu przechodziła socjalistyczną odnowę, tak uważam, że teraz PiS musi przejść antysocjalistyczną odnowę. To znaczy im szybciej to zrobi, im szybciej się zmieni skórę i wykona operację partia ta sama, ale nie taka sama, tym lepiej. I tym większe ma szanse wygrać następne wybory i tym większą ma możliwość, żeby zmienić narrację w tym oczekiwanym kierunku, o którym mówię. To znaczy ja głęboko wierzę naprawdę w to, co mówił Dmowski, że politykę trzeba uprawiać jawnie, tak żeby w krytycznych momentach społeczeństwo wiedziało, rozumiało postępowanie swoich przywódców. I trzeba ludziom otwarcie mówić, jak jest po prostu i dlaczego robimy to, co robimy, a nie konspirować przed społeczeństwem. To jest fatalną polską tradycją, że społeczeństwo jest głupie i się nie zna, zrobimy reformy wielkie, a ono potem zobaczy, jak mu jest lepiej i przyzna, że Balcerowicz wielkim człowiekiem był, czy tam kto inny. Bo to są wszystkie te nasze reformy jakby robione właśnie na zasadzie, na głębokim przekonaniu, że to społeczeństwo jest głupie, I prawdy mu nie należy mówić. Liczmy swoje zasoby. Naszym zasobem
jest to, że jesteśmy za duzi, żeby nas tak za jednym zamachem połknąć. Więc jeżeli będziemy wyraźnie sprawiać wrażenie, że staniemy ością w gardle, to gotowość do połykania maleje. Naszym atutem jest nasze położenie. W dobie współczesnej, kiedy podstawową absolutnie rzeczą stają się światłowody. Którędy można pociągnąć światłowody? Światłowody, proszę Państwa, nienawidzą być zginane. Mają taką swoją ciekawą właściwość, że jak się je zgina, to cała transmisja idzie w diabły i się psuje. Więc nie można ich ciągnąć przez Karpaty, nie można ich ciągnąć przez Bałkany, trzeba je wszystkie ciągnąć między wschodem a zachodem przez Polskę. I jest to jedno z największych, ale tutaj też, prawda, przez Przełęcze, do Przełęczy przez Polskę. Skandynawia Polska, bo taki jest jeden kabel. Chodzi o to, że my tych kabli jest coraz więcej, tylko że my nad nimi nie mamy kontroli. I być może w ogóle ta ofensywa na Polskę prowadzona, jedną z przyczyn ma to, żeby położyć łapę zawczasu na tej arcywrażliwej infrastrukturze. Bo mamy narodowego operatora, ale on tego światłowodu ma tam tyle, co kot napłakał w tej chwili, a główne ten mają konsorcja, które są nominalnie hiszpańskie, a jakoś nie wiemy, jak tam zajrzeć w głąb i poskrobać to, jakie one naprawdę są, czy one są hiszpańskie, czy one są jakieś inne, ale w każdym razie nie są polskie i nie ma nad tym polska władza żadnego. Naszym zasobem jest to, że my mamy potencjał gospodarczy. Od czasu do czasu się pokazują takie pełne przerażenia artykuły z niemieckiej prasy, które my smakowicie wyciągamy, żeby się nasłodzić. O, Niemcy się nie mogą nadziwić, że te polskie małpy, prawda, tak się świetnie rozwijają, że my tak sobie, tym polnisze Wirtschaft jednak tak sobie dobrze radzimy. Ale tak, ten niepokój tam jest. Rozmawiałem ostatnio z znajomym o wojnie celnej, którą Polska prowadziła z Niemcami w początku lat 20. i którą, czego my nikt nie pamięta, wygraliśmy. Zrujnowany po wojnie światowej i po wojnie z bolszewikami kraj, który Niemcy postanowili rzucić na kolana cłami, a myśmy odpowiedzieli swoimi cłami i myśmy wygrali tę wojnę. I my o tym nie pamiętamy, ale Niemcy o tym pamiętają. A Ruscy pamiętają o tym i wiedzą o tym doskonale, że Polska kiedyś w orbicie Polski była Ukraina i Białoruś. I jeżeli oni nie wyrwą Ukrainy i Białorusi z Polski, to nie będą mocarstwem. Co prawda my sobie w ogóle tego nie wyobrażamy, że my możemy nasze wpływy rozciągnąć na Ukrainę i Białoruś, ale oni sobie to wyobrażają. Powiem więcej, sami Ukraińcy i Białorusini nie jeżdżą milionami pracować do Moskwy, tylko do Polski. To też jest atut. Jest dużo takich atutów. Także takich bieżących, że oni tu nas straszenie nas odebraniem funduszy. No proszę bardzo, ale to przecież to komisarze unijni, których niemieckie nazwiska mi w tej chwili wypadły z głowy. Jeden Niemiec, komisarz od finansów, drugi Austriak, komisarz od spójności, obliczali, że z każdego euro wydanego w Polsce jeden powiedział 69, drugi powiedział chyba 75 eurocentów, wraca do Niemiec. Dziękuję bardzo. Tak, Ettinger i tam, dziękuję. No więc jak oni nam tego euro za karę utną, to tak naprawdę zabierają nam te powiedzmy 25 centów, może 30, a resztę zabierają sobie. To już oczywiście nie ci zabierają, którzy to czują, ale już jak się zaczną niemieccy przedsiębiorcy nagle buntować, ponieważ te euro jak wraca? No wraca przez kupowanie niemieckich towarów. Jeżeli za karę tak, oni odetną nas od niemieckich towarów, to Niemców też zaboli w tym momencie troszeczkę. No, bo my Rafał, wymiana polsko-niemiecka jest taka, że to my jesteśmy na plusie. Czyli to oni od nas bardziej zależą niż my od nich, jeśli chodzi o te kwantum. I to jeszcze dodam, że ta wymiana polsko-niemiecka jest taka dlatego, że my szanujemy przepisy unijne i nie sprowadzamy różnych rzeczy, które możemy z innych kierunków geograficznych sprowadzać. A jakbyśmy zaczęli sprowadzać? Także to nie jest tak, że my leżymy, kwiczymy po prostu i nie ma, tylko
Jest taki wierszyk XVIII-wieczny, czegoż potrzebuje ta kraina. Już nie pamiętam, bo o Polsce to jest, że tu właśnie tu gaury, lasy, doliny, jak w tym rysunku Mleczki, że piękna ten. I czegoż ta błogosławiona kraina, jaką jest Polska, Rzeczpospolita, dlaczego, przepraszam, nie umiem zacytować w tej chwili dokładnie z rymem, ale czegoż potrzebuje ta kraina, która tyloma błogosławieństwami nieba była obdarzona, i odpowiedź jest: rządu potrzeba. No i to jest tak, no, z rządu potrzeba, woli politycznej potrzeba. I teraz gdzie się ten rząd jest w stanie urodzić? No, chyba jednak najprędzej, że tak powiem, w kręgu pisowskim. I to jest ta idea może fantastyczna, no, bo się takie, ale jakiejś, prawda, właśnie antysocjalistycznej odnowy w PiSie i w znalezienia w sobie po tej stronie sceny politycznej sił na nową wizję, na nowe idee. No bo wizja taka, że zabierzemy bogatym, żeby rozdać biednym, to nie jest wizja, że w ogóle, pomijając wszystko inne, że to nie wyszło, ale to nie jest wizja rozwoju Polski. To jest dla mnie jakaś wielka deprawacja PiSu, która nastąpiła między rokiem chyba 2019, kiedy Mateusz Morawiecki jako wicepremier u Beaty Szydło przedstawiał program rozwoju Polski, który był programem prorozwojowym i którego celem było przesunięcie pieniędzy na inwestycje, a w ramach inwestycji na innowacyjne technologie, na to, gdzie są tam największe zwroty, z czego została groteskowa wizja autek elektrycznych, prawda, których nie ma. A program Nowy Ład z 2021 roku już był tylko programem socjalnym, tak naprawdę programem wygrania wyborów. Ja oczywiście radzę, rozumiem i zgadzam się z Józkiem, że bez wygrania wyborów się nie ma władzy, a jak się nie ma władzy, to se można mieć kupę świetnych pomysłów, ale trzeba potem, ale wprowadzić je w życie można tylko, no ale jeżeli, właśnie doszliśmy do tego, że teraz jeżeli władza się sama w sobie staje celem, no bo jeżeli na przykład, tak jak Paweł to powiedział, doprowadzamy sytuację do tego, że żeby wygrać wybory, PiS robi wszystko to, co by zrobiła Platforma, gdyby wygrała wybory, w sensie kapitulacji przed Unią Europejską, no to właściwie to na cholerę nam taki PiS. No. Nie taką drogę proponowałem, tylko właśnie wzmocnienie się na pola. Tego nie mówię. Tak, tak. Okej. Dwa drobiazgi, bo się zastanawiam, mamy dużo innych tematów. Dyskusja jest tak świetna, że może bym zaprosił was za miesiąc na przykład na resztę tych tematów, ale chciałem o dwóch drobiazgach powiedzieć. Nie wiem, Paweł, czy ja się mylę. Dzisiaj coś takiego powiedziałeś, nie wiem, czy w tej rozmowie to nie było, że nie jest prawdą, że Rosja stoi na polskiej granicy. Chcę powiedzieć, że stoi. Stoi w Kaliningradzie, stoi na polskiej granicy. Nie mówię o Białorusi, że już w Grodnie stoją atomowe samoloty bombardujące. To jest 20 km od granicy, ale chodzi o Kaliningrad. Ale druga rzecz. Mówiliście, że w Polsce nie ma prorosyjskiej siły, która by mogła odegrać jakąś rolę polityczną czy gospodarczą. Tak to było. Ja chcę powiedzieć, że to nieprawda. To znaczy jest, ale ona już jest dużo też bardziej nowoczesna. Otóż ona nie jest prorosyjska, tylko ona jest proniemiecko-rosyjska. I właśnie wyszła. W momencie, w którym się okazało, że Piotr Naimski zrobi Baltic Pipe i że on będzie, to nagle się zaczęła pokazywać cała masa tekstów w bardzo różnych mediach pod tytułem: no ale właśnie gazu nie mamy i nie będziemy go mieli i zawsze będzie nam trochę brakowało. Może byśmy jednak z Gazpromem taki sobie tyci albo trochę większy kontrakcik przedłużyli. To jedno. A pan Waldemar Pawła, który naprawdę się na tym zna, powiedział: Baltic Pipe w ogóle nam nie jest potrzebny, bo przecież mamy Jamał. Co prawda rurociągiem Jamał właśnie raczy nic nie płynąć, bo Rosjanie go zamknęli. No ale mamy. To zupełnie brzmi jak Trzaskowskiego. Po co nam lotnisko CPK? Przecież mamy lotnisko w Berlinie. Mamy Jamał, nawet on idzie przez nasz kraj.
tylko właśnie ponieważ rządzi PiS, no to właśnie nic przez ten Jamał nie płynie. Więc to wcale nie jest słaba siła i trochę się jej obawiam, prawdę mówiąc. Okej, jeżeli panowie chcieliby jeszcze to jakoś sobie tam podsumować czy coś powiedzieć, to potem możemy dać głos sali, a ja z przyjemnością bym pomyślał o tematach, których nie ruszyliśmy, a które wydaje mi się, że na następny raz są ważne. To ja tylko krótko. Po pierwsze, to ja nie mówiłem, że Polska nie graniczy z Rosją. To pierwsza uwaga. A co do tego, co do tych sił prorosyjskich, no oczywiście mówię, wyraźnie powiedziałem, podzieliłem to na trzy formy, prawda, zagrożenia. No co do militarnego się zgadzamy, zakładam, że ono istnieje. Natomiast w sensie kulturowym nie istnieje, a w sensie gospodarczym jest, no to musimy na drugiej szali postawić, prawda, uzależnienie finansowe i tak dalej od gigantycznych koncernów niemieckich i unijnych, prawda. No to o to mi właśnie chodziło. W tym kontekście chodzi wyłącznie o proporcje i one na pewno, jakby to powiedzieć, no nie te rosyjskie moim zdaniem są największe, no ale to jest na, właśnie, możemy o tym dyskutować. Natomiast jedną tylko mam uwagę, no to jak to Rafał, ta wizja, jak PiS powinien zmienić swoją skórę obecnie i dokonać zwrotu, to oczywiście jest, ja powiedziałem tak, uczuciowo z tym bardzo sympatyzuję, ale nie wiem, jakby to miało w praktyce wyglądać. No troszkę by to wyglądało, jak rozumiem, jak zmiany w Chińskiej Partii Komunistycznej, gdzie wszędzie wymachiwano towarzyszem Mao, ale rozbudowywano kapitalizm. To rozumiem, że to jest ta formuła, czyli że sztandary pozostaną bez zmian, tylko zmieni się tak naprawdę przesłanie. Nie wiem, czy to jest możliwe. To jak to Rafał przedstawił, te dwa punkty przynajmniej, czyli jeden dotyczący tego, że no musimy opierać się i liczyć tutaj na tą polską przedsiębiorczość, zmyślność, wolę wolności, innowacyjność i tak dalej, i tak dalej. No wszystko fajnie, tylko szczerze mówiąc, w ciągu tych te ostatnie posunięcia rządowe z polskim ładem na czele idą dokładnie w przeciwną stronę, prawda? No dokładnie idą w stronę tak zwanej wielkiej redystrybucji społecznej, co jest moim zdaniem całkowicie przeciwne i polskiemu sposobowi myślenia i wszystkiemu razem. No ale to jest pierwsza uwaga. A druga rzecz, która też jest istotna, no jeśli mówimy o tym, jak wybrnąć z obecnej sytuacji, to gdybym ja był na miejscu PiSu, ale nie jestem na miejscu PiSu, to ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to zrobiłbym uchwałę mówiącą o tym, że Polska nie może wyjść z Unii Europejskiej. No, to znaczy, wydaje mi się, że większego strzału w kolano i większego powiedzenia naszym partnerom unijnym, słuchajcie, my na wszystko się w końcu zgodzimy, no nie może być. Znaczy, bym zrobił dokładnie odwrotnie. Wspierałbym bardzo w obrębie swojego obozu politycznego te siły, które mają odwagę i w to wierzą, że trzeba z Unii Europejskiej wyjść i bym mówił, to jest ważny głos w dyskusji, ponieważ na was napieracie, to patrzcie, oni rosną w siłę. Nie możecie na nas napierać, bo w końcu z tej Unii wyjdziemy. I jeśli prawdą jest, bo ja nie jestem ekonomistą, jeśli prawdą jest teza, którą przedstawił Józef, że w relacjach polsko-niemieckich, gdyby doszło do ich zerwania, to Niemcy stracą, to tym bardziej bym to robił. No bo to jest całkowicie logiczne. Jeśli ktoś się czegoś boi, to wtedy trzeba tego używać, a nie odwrotnie, nie używać tego i z góry się temu podporządkować. Ale jak będziemy ich kolonią, to ten rachunek wyjdzie na korzyść Niemiec. Więc Niemcy wcale nie chcą z nami zrywać tych kontaktów gospodarczych. No, ale my właśnie musimy im powiedzieć, jak będziecie dalej naciskali, to zerwiemy. No właśnie o to chodzi. Jasne, tylko że to wymaga wielkiego resetu po stronie prawicy i zmiany polityki w stosunku do społeczeństwa. Bo Rafał o tym powiedział, kiedy przyszedł Morawiecki, przyszedł z polityką proinwestycyjną, proinnowacyjną, proprzedsiębiorczość, proklasa średnia. Polski Ład akurat idzie w stronę odwrotną. Okej? Okay? Panie Maćku, jakby pan mógł... Ja bym mógł jeszcze, bo tylko czekaj, co ja chciałem powiedzieć. Bo... A to może to później. A nie, że dobrze, że wspomniał, popadło słowo koncerny i też dobrze, że my cały czas jakby analizujemy w swoim, widzimy, prawda, tę warstwę świata, którą stanowią rządy, a zapominamy, że tu jeszcze na to się potężne siły nakładają. To jest osobna, ale one robią swoją politykę i też trzeba, już nie będę w tej chwili może w to wchodził, ale też trzeba by uwzględnić w tym rozkładzie sił
że na, nie do końca, tak jak nie do końca wiadomo, czy to Rosja ma Gazprom, czy Gazprom ma Rosję, tak nie do końca wiadomo, prawda, jak to jest z tymi wielkimi koncernami, kto tam czyje majtki nosi, a dla kogo gra tak naprawdę. Więc to, to jest pytanie sterowności, która, która jest po tamtej stronie. I jeszcze jedna rzecz, że postępowanie Unii wobec NATO, Paweł ma oczywiście świętą rację, mówiąc o tym, że to w wszystkich błędach, które popełniliśmy, ale też jeszcze trzeba, oni też popełniają pewien błąd. To znaczy, jak mówiłem o tym amoku brukselskim, że Polskę trzeba rzucić na kolana, im się cały czas wydaje, że to jest bardzo łatwe, ponieważ Platforma im powiedziała, że oni tu mają 80% poparcia. I tam w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej oni w to wierzą, że to naprawdę, bo przyszedł Halicki, im pokazał sondaż, że 80% Polaków chce być w Unii Europejskiej, a PiS nas wyprowadza z Unii Europejskiej, a oni są reprezentacją tego, tego 80%. I cały czas Unia Europejska działa w przekonaniu, że jedno stuknięcie jeszcze drobne i te tutaj, prawda, Polacy obalą ten rząd niepopularny, którego tutaj nikt nie chce i wybiorą Tuska do władzy i w ogóle już się cały ten rozsypie. Mimo że już od dłuższego czasu no, ten moment nie następuje i oni też jest możliwe, że w którymś momencie przestraszą się kolejnego puknięcia, bo dojdzie do nich, że sami mogą stracić na tym puknięciu. Też nie chcę rozwijać tego, bo trzeba by bardziej powiedzieć, no ale to też mówię, że nie doceniając siły własnej, my również zawsze jesteśmy skłonni przeceniać stopień zorganizowania i sensowność działania przeciwników, podczas gdy oni to, co robią, też jest wypadkowych działań przeróżnych lobby i przeróżnych jakichś rzeczy. I czasami te działania są troszkę niezborne, co zresztą akurat w dobie epidemii najlepiej widać, prawda, jak się różne rzeczy zderzyły ze sobą, tu już tak tylko hasłowo powiem, tego rodzaju, jak na przykład długi covidowe zderzyły się z uwolnieniem instrumentów spekulacyjnych powiązanych z cenami. No bo jedno zrobili jedni, drugo zrobili drudzy i efekt jest taki, że ich samych może to w tej chwili załatwić. Pytanie, jedna niezgoda, Janusz Sitkowski. To znaczy, panowie mówicie, że ten program Nowego Ładu to jest rozdawnictwo i tak zwana redystrybucja. Redystrybucja być może w jakimś sensie tak, ale ja to widzę jako coś, o czym dawno temu mówiłem na początku jeszcze rządów, o solidarności społecznej, o której wtedy nikt nie rozumiał tego, co ja mówiłem, łącznie z gośćmi, którzy tutaj bywali. To, że propaganda nasza, propaganda moim zdaniem nie jest złym słowem, znaczy negatywnym, tylko ten propaganda jest zła, to jest fakt. I to, że różne rzeczy się zdarzyły, to wytłumaczenie moim zdaniem jest dosyć proste. Ja podam to na innym przykładzie. Mój ojciec w czasie okupacji pracował w zakładach tutaj w Warszawie, które wytwarzały jakieś tam przekładnie dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i tam wystarczyło zrobić jedną drobną rzecz, którą oni robili, to znaczy w co którymś tym urządzeniu zamienić tryby, takie, że to było niezauważalne, ale tak przekładnia nie działała. I tak działają urzędnicy, którzy de facto piszą ustawy i rozporządzenia, które są w dużej części z dawnych czasów, którzy potrafią napisać ustawę tak, żeby to nie zadziałało w sposób właściwy. Dlatego, że na przykład faktem jest to, o czym wiele osób mówi, moim zdaniem, ja tego na sobie doświadczyłem zresztą też, że do tej pory było tak, że w Polsce im wyższe zarobki, tym wbrew pozorom te podatki i daniny społeczne były mniejsze. Więcej płacili ludzie mało zarabiający procentowo niż ci, którzy zarabiali naprawdę dużo. No nie wiem, czy ktoś z panów chciałby kontynuować ten temat, czy idziemy do następnego pytania? Znaczy ja może tylko krótko powiem, że no jedna rzecz to jest kwestia dotycząca sporu o cele Polskiego Ładu i tutaj możemy się spierać, czy to jest dobry pomysł, żeby na tym etapie, na którym Polska się znajduje, przeprowadzać tak tą niwelację przynajmniej no,
podatków. A druga kwestia to jest oczywiście wykonanie tego. No co do wykonania to rozumiem, że się nie spieramy specjalnie, że nie wyszło. Ale ja mogę tylko od siebie dorzucić, bo to nie mogło w tak krótkim czasie wyjść. No po prostu było niemożliwe, niezależnie od tego, czy ci urzędnicy byli dobrzy, czy niedobrzy, czy działali specjalnie, czy niespecjalnie. Czas był zbyt krótki, a materia zbyt skomplikowana i wola nie mogła tego przeskoczyć. O, taka jest prawda. Ja chciałem wrzucić jeden temat, zanim oddam mikrofon następnej osobie, która mnie się nasunęła i dość długo nad tym. Przez wiele, wiele miesięcy zastanawiałem się, że problem u nas w Polsce istnieje w tym, że my mamy bardzo małą szansę poprzez dziennikarzy dostać prawdziwe informacje. Jest mała grupa dziennikarzy, którzy się tym zajmują i względnie uczciwie to robią. Natomiast jest cała masa ludzi, którzy wpuszczają fake newsy, informacje, dezinformacje. I teraz ja się zastanawiam, jeśli ktoś ogląda telewizję TVN, czy TV Polsat, czy czyta jakieś gazety, to gdzie on ma się dowiedzieć, jeśli nie będzie zmasowanej ataku albo obrony praworządności wśród dziennikarzy? Że nie wolno dziennikarzowi podawać fakty, które nie są sprawdzone w trzech miejscach, że ma na to dowody, że pisze coś, podaje, później następny powtarza i ten biedny odbiorca nagle zostaje z ręką, przepraszam, w wiadomym miejscu. I dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta pozytywna część dziennikarzy, którzy mogą wyrwać z nas tej niewiedzy, nie działają albo nie stworzą czegoś, co by było silne dla naszego państwa? Czy jest na to jakaś rada, jakaś odpowiedź? Czy krótkiej bardzo odpowiedzi, to obawiam się, że nie. Natomiast nie wiem, mogę polecić swój filmik na YouTubie, póki on tam jeszcze jest, co się stało z mediami. Jest taki film z cyklu Akademii Zdrowego Rozsądku. Co się stało? No w największym skrócie jest to, że media funkcjonują, kiedy mają oparcie, czy dziennikarstwo funkcjonuje, ma oparcie o klasę średnią, czyli o tych swoich wyborców. To taki wielki triumf liberalnej demokracji systemu XX-wiecznego, jakim była sprawa Dreyfusa, miał takie tło, że tam pomijając wszystkie szczegóły. W tym czasie w Paryżu wychodziło około 100 gazet i każda z nich się utrzymywała ze sprzedaży, czyli czytelnicy utrzymywali sobie swoje gazety, które konkurowały między sobą. No oczywiście to też nie jest tak, że czytelnik jest najlepszy i weryfikującym, czy mu prawdę mówią, czy okłamują, ponieważ wielu czytelników szuka takiej gazety, która go okłamie w sposób, czy takiego medium, które go okłamie w sposób, jakiego on potrzebuje. To jest inna historia. Ale w tej chwili media w najmniejszym stopniu nie zależą od nikogo innego, tylko od swoich sponsorów. No i to jest koniec. I w ogóle nie wiem, czy o wielu, myślę, że ludzie, którzy pracują w takich tygodnikach małych jak do rzeczy, czy w jakichś innych małych niszowych mediach, mogą jeszcze uważać się jakoś za dziennikarzy. Ale większość tych, którzy się nazywają dziennikarzami, to są zwykłe korpolutki. One po prostu pracują w korporacjach, szuflują ten content. Tak jak inne korpolutki produkują, co tam się produkuje, nie wiem, prezentacje, strategie, nie wiem, kto tam ma jakieś, ten, wszystko, ASAP-y inne i takie dane, tego, no to oni produkują content do dzienników telewizyjnych czy do czegoś. I to nie ma już nic wspólnego z dziennikarstwem. I to jak tak mówiłem, że to się tak symbolicznie agorę przywołuje, jako że media to jest ta agora, gdzie, w sensie greckim oczywiście, a nie czerskim, gdzie się ten spotykają rozmaite głosy, a ja media w tej chwili widzę jako tak zwanego klikona. Wszyscy wiedzą, co to jest klikon, ale przypomnę, to był w dawnych czasach taki urzędnik, który darł mordę po prostu i wykrzykiwał zarządzenia królewskie. I po prostu, no herald, tak, ale słowo klikon mi się bardziej podoba. No i po prostu głośny, który z nich głośno krzyczy, co mają ludzie myśleć, ale absolutnie ich nie słucha, bo ma ich gdzieś, czy im się to podoba, czy się nie podoba, ponieważ to ten pan go karmi, któremu każe krzyczeć. No, a nie karmią go w żaden sposób odbiorcy, czytelnicy, bo również twierdzenie, że walczymy o zasięgi po
to, żeby mieć większe reklamy, to też nie jest tak do końca, bo reklamy rzadko kiedy są już w tej chwili tylko za zasięg, bo każdy duży reklamodawca jest w ten czy inny sposób powiązany politycznie, nawet jeżeli się komuś wydaje, że jest zupełnie prywatny. No, to jest kwestia w ogóle no, świata, który się tak zmienił, że jak wywodzę na licznych stronach swojej stosunkowo najnowszej książki, czyli Strolowanej rewolucji, że po prostu demokracja przestała być możliwa. I to jest jeden z powodów, dla którego przestała być możliwa, ponieważ zniknęła agora, a przecież znika klasa średnia i to, o czym Józek mówi, no te wszystko to, co obserwujemy w tej chwili jest obliczone, czy nawet nie jest obliczone, no siłą rzeczy idzie, bo to jest, w historii się wielokrotnie takie rzeczy zdarzały, kiedy pojawia się nowa technologia, to bodaj Andrzej Krajewski o tym pisał ładnie w dzienniku. Kiedy pojawia się nowa technologia, to skutkiem pojawienia się ofiarą nowej technologii zawsze pada klasa średnia. Skutkiem tej nowej technologii jest powstanie nowej oligarchii, która tę technologię opanowuje, tak jak teraz właśnie Big Tech na przykład opanował świat. I to już nie prezydent Stanów Zjednoczonych, jak 40 lat temu dzieli wielkie koncerny, żeby je zdemonopolizować, tylko wielkie koncerny wylały prezydenta Stanów Zjednoczonych z roboty i jeszcze mu odebrały głos, prawda, i zabrały mu wszystkie możliwości ale działania. Ale wraca. No miejmy. Zobaczymy. Następne pytanie. Dobry wieczór, Rafał Węgrzyn. Ja jestem też przedsiębiorcą i taka polemika a propos Polskiego Ładu do mojego przedmówcy. Ja odczuwam to na własnej skórze i przyznam Państwu, że nie spodziewałem się, że ten rząd tak potraktuje przedsiębiorców, którzy też byli jego zapleczem politycznym w jakiejś tam części. Miałem się nad tym nie znęcać, ale naprawdę trzeba się nad tym znęcać do bólu, bo takie pytanie do pana Rafała przy okazji, czy pan uważa, że Polski Ład może zakończyć rządy PiS-u? To jest, a dla pana Pawła takie pytanie mam również, czy mając tak słaby rząd, my jesteśmy w stanie się stawiać w ogóle tej Unii? Dziękuję. Ja, no skoro pytania były adresowane, to nie będę odpowiadał na to pytanie nie do mnie adresowane. A powiem tylko tak, no też jestem przedsiębiorcą, tylko takim, który jeszcze nie zerknął w te papiery. Nie miałem czasu od początku miesiąca, a księgowa mi zniknęła naprawdę od 2 tygodni i nie mogę znaleźć. No bo nie wiem, zaczynam się obawiać, czy sobie jakiejś krzywdy nie zrobiła w związku z tym Polskim Ładem. Bo po prostu prawda jest taka, że my w ogóle nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Przecież to jest w tej chwili, to jest jeden drobny ten z tym PIT-em 2 i już jest cyrk jak cholera. Nie, tam jeszcze parę rzeczy wyszło oczywiście, ale te zmniejszenie pensji nauczycieli i innych, to w ogóle nieprzewidziane, to... Tak, to był błąd. No, ale nie wiemy, ile jeszcze jest takich błędów, w związku z czym ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, po prostu jedno wiem, że nie da się tego po prostu tak jak jacyś mądrzy już tam za postu, a może to teraz wziąć i zawiesić i opóźnić. No jak, kurde, no jak, to już się zaczęło, to teraz jest tylko kwestia jazda bez trzymanki, kto jakoś zdoła, co z tym zrobić, jak zapanować. Nie wiem, no nie wyobrażam sobie, bo to jest trochę loteria, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym jednak coś o tym Polskim Ładzie powiedział. Jeszcze raz. Morawiecki przyszedł po to, żeby po etapie poprawienia najbiedniejszym bytu, 500+ i ta cała polityka prospołeczna, pójść do przodu w przedsiębiorczości, w rozwoju gospodarczym. Polski Ład jest kontynuacją 500+, jeśli chodzi o kierunek podziału pieniędzy. Więc jest wymierzony w klasę średnią i powiem o dwóch błędach, znaczy nie błędach, tylko dwóch programach, które uderzają w klasę średnią. Pierwszy to jest wprowadzony limit do rozliczania się małżonków. Przedtem wspólne rozliczanie małżonków nie miało żadnego limitu, nie było żadnego warunku, że jak zarobią 4 miliony razem rocznie, to nie mogą się rozliczyć wspólnie. A teraz taki limit jest i wynosi, nie pamiętam, 120 tysięcy złotych chyba. Drugi limit jest dla rodziców samotnych, rozliczających się z dziećmi. Nie było takiego limitu, teraz ten limit jest. Więc to
jest też uderzenie w rodzinę po prostu, także w rodziny niepełne. A drugą stroną to są błędy, takie jak to zmniejszenie płac dla nauczycieli, żołnierzy i reszty mundurowych służb. To jest błąd, który będzie poprawiony, ale nie jest poprawiony. Maciek, problem polega na tym, że część tych ludzi to są ludzie, nauczyciele na przykład, czy żołnierze, czy policjanci, którzy żyją od pierwszego do pierwszego. Jeżeli im zabrać 200, 300, 400 zł, to oni tych pieniędzy nie mają, nie dożyją do pierwszego, muszą je pożyczyć, a w Polsce pożycza się pieniądze na procent. Dlatego pytałem, kto im odda odsetki. Więc jeśli to miałoby być poprawione, to pieniądze powinni dostać po kilku dniach, a nie w lutym po miesiącu. Więc widać, że się nie szanuje tych najbiedniejszych właśnie. I to z tego sektora państwowego. Może, bo jeszcze jest pytanie do mnie. Dobrze. Chciałem na nie odpowiedzieć, ale zacznę od, jakby w pewien sposób będę kontynuował to, co tutaj Józef powiedział, ponieważ nie tylko problem moim zdaniem polega na tych błędach czy na słabościach, ale dodatkowym problemem jest pewna bardzo swoista forma komunikacji rządzących ze społeczeństwem. Przypomnę, że ludzie, którym się Polski Ład nie podobał, to zostali najpierw określeni mianem cwaniaków, którzy gdzieś tam na boku, prawda, dorabiają, bo nikt to w taki sposób się nie zarabia, to na tym nie straci. Wystąpienie pana prezesa sprzed kilku miesięcy. Później pan prezes powiedział, że nikt to normalnie zarabia, nie straci. No rozumiem, że wszyscy ci, którzy wymienieni tutaj przez Józefa zostali, to są ludzie, którzy nienormalnie zarabiają. I przepraszam, pan premier, który w zeszły piątek opowiadał o tym, reprezentując, jak rozumiem, występując w roli obrońcy biednych i uciśnionych i przeciwko tym ludziom, którzy w ogóle nie mają żadnego kontaktu z rzeczywistością. No powiem tak, na jego miejscu byłbym ostatnią osobą, którą by z taką retoryką występował. No z całym szacunkiem to nie jest człowiek, który, że tak powiem, może występować w roli Robin Hooda i Janosika, bo to w ogóle nie jest ta rola. No brzmi to śmiesznie, prawda? No więc skąd się bierze, krótko mówiąc, poza błędami, słabościami i problemami, tkwi jeszcze jakaś taka rodząca się i zaskakująca potworna arogancja. No to znaczy jednak znana, rozumiem, że PiS został wybrany w 2015 roku po to, żeby po prostu ci, którzy rządzą, nie obrażali innych. A w przypadku Polskiego Ładu mam wrażenie, że mamy do czynienia niestety z powrotem tej samej arogancji. Ja wiem lepiej, jak ty się nie znasz, czy jesteś cwaniakiem, albo dorabiasz gdzieś tam na boku, albo nic nie rozumiesz, albo i tak dalej. No przecież, czy to jest normalna forma komunikacji i rozmowy? No chyba nie, prawda? I takich przykładów mógłbym tutaj cytować całą masę. No to jest coś, co sprawia, że w stosunku do PiS-u zaczyna pojawiać się moim zdaniem też nie tylko już taka merytoryczna krytyka, ale również u jego byłych zwolenników coraz większa złość. No, znaczy takie poczucie, prawda, że oni nas kompletnie, w ogóle nie są ci ludzie. No, rządzą od kilku lat, mieli być właśnie zupełnie inaczej niż Platforma, która z tych pozycji, prawda, bez serwiserstwa i arogancji występowała, to mieli być ludzie, którzy słuchają, oni nie słuchają. Oni wiedzą lepiej, jak się im coś nie podoba, to potrafią zachować się w sposób równie arogancki i brutalny, jak ci, którzy rządzili przed nimi, nawet jeśli cały czas występują w szatach tych, którzy bronią uciśnionych. No i to jest przejście płynne do odpowiedzi na pytanie. No, przechodząc już do kwestii, odchodząc na chwilę od kwestii, prawda, wewnętrznych, tylko do tych zewnętrznych, no mówię, no, kilka ostatnich lat i posunięć, które Polska zrobiła, wskazuje na to, że trudno mi sobie wyobrazić, jeśli chodzi o ten rząd w takiej konfiguracji, jak obecnie występuje, żebyśmy tą skuteczność potrafili zachować. Tak? No to są małe rzeczy czasem, prawda? No można, moim zdaniem bardzo słuszny postulat, też o tym parę razy pisałem, Marka Jurka, to nie mój, chciałbym być jego autorem, ale nie jestem, powołanie na przykład przez polski Sejm, gdzie mamy, można to zrobić, komisji, która raz do roku opracowywałaby wykroczenia przeciwko prawom człowieka w innych państwach Unii. Próbę zrobienia z tego wydarzenia politycznego. No tylko trzeba mieć wolę do tego, prawda? No to można zrobić, prawda? No co, we Francji nie mają, w Holandii nie mają praw człowieka? Przecież widzimy to. Dlaczego Polska nie może, jeśli Józef, ja się z tym zgadzam, bądźmy takim miejscem oporu dla innych ludzi przeciwko establishmentowi. No ale nie możemy, nie da się tego
tego zrobić, mówiąc o tym, tylko trzeba jeszcze coś zrobić dodatkowo, jakiś ruch wykonać, prawda? No, minimum powołać komisję, przygotować na przykład, jeśli mówimy tyle razy o naruszeniach prawa wolności słowa i tych ograniczeniach, prawda, oligarchicznych, no to spróbujmy zrobić raz do roku jakiś raport, prawda? Tak jak jest na przykład, robią to inne państwa. Dlaczego my tego nie możemy zrobić, tak? No, debata na temat praworządności. No, przepraszam, siłą sprawczą w tej sytuacji, no nie wiem dlaczego polski premier nie może udać się czy powołać instytutu, który wykaże, bo to jest akurat bardzo prosty sposób można zrobić, że powoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przykład w Niemczech odbywa się w sposób całkowicie polityczny i zrobić z tego wydarzenie polityczne, tak? No bo to się pojawia, tu Rafał słusznie zauważył, no tak naprawdę trochę garduje Solidarna Polska. Ja sam nawet nie wiedziałem, przeczytałem o tym we własnym, w naszym tygodniku, kiedy opublikowaliśmy sylwetkę obecnego szefa Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, że ten człowiek jest wiceprzewodniczącym CDU cały czas, prawda? No i, czyli cała jego kariera to jest kariera polityczna, prawda? Wszyscy sędziowie powoływani w Niemczech są powoływani nie tak jak u nas przez sędziów wybranych przez Sejm, ale przez polityków desygnowanych przez swoje partie. No ale to, że my to napiszemy w tygodniku i że my sobie tutaj to powiemy, to bardzo fajne, ale trzeba z tego zrobić wydarzenie polityczne i moc sprawcza, jeśli o to chodzi, no niestety znajduje się w rękach tych, którzy rządzą, bo tylko oni mogą z tego zrobić wydarzenie. Mogą się o to awanturować. Mogą na przykład pojechać do Berlina i to powiedzieć, prawda, i zrobić awanturę. Znaczy, co z tego? Zrobią awanturę, media na nich naskoczą, powiedzą, że ohydne, okropne, jak można się mieszać i tak dalej. I zróbmy to, no zróbmy to wreszcie, a nie za każdym razem przyjeżdżamy i wysłuchujemy, a potem mówimy, prawda, że my się z tym nie zgadzamy. No. Czy mogę zadać jedno tylko malutkie takie pytanie? Czy istnieje jakaś nadzieja w tym, że będzie możliwe jeszcze coś zrobić z Prawem i Sprawiedliwości, czy już nie? Nie, no dla mnie, krótko mówiąc, nie wiem, czy istnieje, czy nie, ale wiem, że wszystkie inne warianty są gorsze, o tyle mogę powiedzieć. No to jest pocieszające. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Mam dwie sprawy. Jedna to być może to będzie i pomocne dla rodzin w kwestii finansowej i impulsem być może pronatalistycznym. Może trzeba zrobić taki myk w podatkach, żeby podatki można nie tylko ci samotni, czy mają, którzy mają, wychowują dzieci, ale cała rodzina składa się z iluś osób, czyli rozkładać to na ileś osób. No. Po prostu nie tylko małżonkowie, ale liczymy ileś dzieci. No. Mnie to już nie obejmie, 500 plus mnie nie obejmie. No, szkoda, że nie było wtedy, kiedy miałem dzieci, bo 3000 miesięcznie by mi się przydało. No, prawda. A druga sprawa, czyli to jest do nas zastanowienia się z tymi podatkami. A druga sprawa, no zacznę od krótkiego dowcipu, wprawdzie rysunkowego. Kiedyś to już mówiłem, ale powtórzę, jak znacie. Jest mapa Europy. Nad mapą Europy starszy, siwowłosy pan pochylony i ma taki trójkącik na czole z okiem i mówi, a Polsce to zrobimy numer, umieścimy ją między Rosją a Niemcami. Być może, myślałem, że Kobyliński. W każdym razie moje pytanie, postulat jest taki, to chyba Rafale o tym wspomniałeś, po prostu, żeby ruszyć wyobraźnię i żeby wspominać o czymś takim, że być może teraz jest czas, bo jakieś marginalne kręgi o tym mówią, a może trzeba myśleć bardzo do przodu. Może trzeba myśleć o Konfederacji Polsko-Ukraińskiej. Jeśli jest to w dzisiejszym momencie nierealne, ale realne jest mówienie o tym i ruszenie wyobraźnią. Tyle. Dzięki bardzo. Ja nie mam aż tak ambitnych planów. To znaczy oczywiście, gdybym miał myśleć na 100 lat naprzód, to wiem, że trzeba zrobić wszystko, żeby Niemcy znowu podzielić i żeby Rosję znowu podzielić. I to jest prawda, jedyne rozwiązanie dylematu siedzenia między tymi dwoma potęgami. I oczywiście samemu własną potęgę budować. Natomiast ja nie wiem, czy my potrzebujemy przy takich mechanizmach obecnego świata, czy my potrzebujemy konfederacji na poziomie integracji politycznej.
Ja bym chciał i mam takie skromniejsze marzenie, militarne i bardziej, natomiast myślę, że moje skromne marzenie jest takie, żeby na wschód od Bugu, aż po te linie, gdzie się kończą drzwi otwierane, a zaczynają przesuwane, bo to już chyba kiedyś mówiłem, że to wyznacza granice Europy. Miejsce, gdzie wszystko się nikną klamki i zawiasy i są takie jak w stodole przesuwane drzwi. To tak do tego, aż do tego miejsca, prawda, aż do miejsca, gdzie kiedyś stały katedry, żeby wszyscy trzymali pieniądze w polskich bankach, rozliczali się w polskich złotych, handlowali z Polską, wysyłali dzieci do Polski na naukę i sprowadzali z Polski też, prawda, ludzi do siebie i tak dalej. To tak bym to widział, żebyśmy, to wtedy reszta się sama zrośnie, no po prostu. A to też trzeba pamiętać, że nasza demografia jest w tej chwili tragiczna i my żadne 500+ już jej nie uratujemy, jesteśmy skazani na imigrantów. I to nie jest taka tragedia, bo dawna Rzeczpospolita też była zbudowana na imigrantach i Stany Zjednoczone swą potęgę zbudowały na imigrantach, tylko trzeba umieć tą imigracją mądrze zarządzać. No, nie przyjmować każdego jak leci, tylko mieć swoją wyspę Elis, prawda, i kryteria odpowiednie i należycie to wykorzystać i być atrakcyjnym dla takich emigrantów, którzy coś wnoszą, a nie takich, którzy coś ukradną i wyjadą. Mamy trochę pytań z internetu. Ja tylko króciuteńka, moja uwaga jest taka, że spotkałem się z komentarzami w telewizorze, nawet dziennikarzy z kręgu Gazety Wyborczej i tak dalej. Oni obawiają się Polskiego Ładu. Oni się obawiają dlatego, że uważają, że ten chaos minie za miesiąc, za dwa, a jednak średnia w Polsce jest niska, a większość ludzi zarabia poniżej średniej. I finalnie ci ludzie zyskają. Większość ludzi zyska z tego powodu. Tak, to są ich opinie, ale to mniejsza. Agnieszka Czachowska, czy nie uważa pan do redaktora Lisickiego, że tym, kto najbardziej wpycha nas w ramiona Rosji, jest Unia Europejska, to znaczy Niemcy? I kontynuacja tego pytania, na ile uważają panowie, że właśnie Donald Tusk ma za zadanie wypchnąć nas z Unii zgodnie z wolą głównie Niemiec? I pytanie do redaktora Ziemkiewicza. Czy Polska jest w stanie użyć weta w sprawie Fit for 55 i czy uda się Zjednoczonej Prawicy przeprowadzić reformę sprawiedliwości? Ja rozumiem, że zawróża tutaj robię, tak? Bo to ja nie wiem, czy jest, nawet formalnie rzecz biorąc, Polska może użyć weta w różnych sprawach, akurat Fit for 55 to już nie bardzo, bo to już zostało przespane, już jest przegwizdane, ale możemy sabotować to, tam różne rzeczy możemy robić. To Sariusz Wolski jest dobry, polecam Jacka Sariusza Wolskiego i jego media społecznościowe jako dobre źródło właśnie rozmaitych informacji na temat stanu prawnego i tego, co można zrobić. To było drugie pytanie, nie o weto, tylko... Nie, to do mnie drugie. Reforma sprawiedliwości. Teraz będzie bardzo trudno, no bo właściwie to obecna reforma doprowadziła do tego, że już jakby bezczelni się stali wrogowie państwa polskiego i ja uważam, że bez sięgnięcia po rozszerzenie prerogatywy prezydenckiej taką metodą falandyszową, to znaczy, że przypomnę, pan Falandysz nieżyjący już wymyślił, że jeżeli nie ma nic w prawie napisane w trybie odwoływania, to domniemujemy, że ten, kto powołuje, to też może i odwołać. No to tym, który powołuje sędziów, jest pan prezydent i uważam, że to pan prezydent powinien stwierdzić, że z powodu rażącego naruszenia konstytucji, która zabrania działalności politycznej sędziom i sprzeniewierzenia się konstytucji, po prostu sędziowie A, B, C, T, aż do T, a może nawet do Z, nieważne, wszyscy po prostu i koniec. A potem no to jest wiadomo tak naprawdę, i to jest oczywiście nie cała reforma, tylko początek, od którego trzeba zacząć. A potem to z prawem to jest tak, jak uwielbiam cytować nasz narodowy poemat, co mówi Gerwazy, wygraj w polu i wygrasz i w sądzie. No i po prostu to nie jest, możemy sobie wymyślać różne wykładnie, ale skuteczna jest ta, za którą stoi egzekucja prawa. I po prostu pytanie, kto swoje prawo będzie w stanie wyegzekwować. My właśnie tego nie rozumiemy w kontaktach z Unią, gdzie my, ale przecież oni nie mają prawa nam tego, czy... Mają, nie mają, ale prawda jak... Ale to robią, ponieważ mogą to wcisnąć.
Bo pytanie brzmiało jak, przepraszam, ta pierwsza część, czy... Pytanie brzmiało, czy to... Że Niemcy nas pychają. No w jakim sensie tak, no, w jakim sensie nas pytają, wpychają Niemcy, ale też no, prawda jest, tak jak powiedziałem, prawda jest taka, że w Polsce moim zdaniem brakuje silnego i wpływowego środowiska politycznego, jednoznacznie dążącego do wyjścia Polski z Unii. Nie dlatego, żebyśmy musieli natychmiast, ale no prosta rzecz, cała ta dyskusja pokazała, to pierwszą w zasadzie taką próbą, zarysem przedstawienia czegoś na zasadzie rachunku zysków i strat, przedstawił przecież całkiem niedawno Patryk Jaki, co zostało zresztą wyśmiane, i tam był profesor Krysiak i jeszcze drugi profesor Grosse, którzy to w zasadzie przedstawili, ale Patryk Jaki to zaprezentował. Ale niezależnie od tego, jak oceniamy tę próbę i od niezależnie od tego, że od jej wad, to proste pytanie brzmi, a dlaczego my tego nie robimy co roku? No przecież czy nie powinno być tak, że polski rząd powinien prezentować co roku wyliczenia dotyczące zysków i strat, mówię o kategoriach finansowych, które by otwierały dyskusję na ten temat. No przecież najważniejszą rzeczą i to, co jest kompletnie zablokowane w związku z tym, to jest nasza świadomość i nasza wyobraźnia. Znaczy ona jest tak mocno uwiązana tej myśli, że tylko w Unii, tylko z Unią, że to myślenie, nazwijmy to, kierujące się interesem narodowym jest w związku z tym sparaliżowane, no tak jakby go nie było. W związku z tym nie wiem, czy nas Niemcy wypychają, czy nas Niemcy nie wypychają, może trochę tak, może trochę nie, ale ja widzę ten problem gdzie indziej, ja widzę go przede wszystkim w nas samych. To jest problem tak daleko idącego strachu przed myśleniem o suwerenności Polski, która nie może być tylko albo sługą Brukseli, albo Moskwy, albo Berlina, albo Moskwy. I efekt jest taki, że bojąc się Moskwy, gotowi jesteśmy na obecnym etapie podporządkować się temu, co proponuje Berlin. Następne pytanie. Paweł Kuglarz, jestem radcą prawnym. Prowadzę własną kancelarię w Krakowie. Pracowałem przez kilkanaście lat, ponad 20 w międzynarodowych firmach prawniczych, a kiedyś zakładałem Katolickie Stowarzyszenie Prawników, między innymi ze Zbigniewem Wassermanem. Mam takie pytanie i kilka takich uwag. Pytanie mam do pana Józefa, ponieważ powiedział pan o tym, że rząd powinien prowadzić politykę otwartą, a nie, co domówił pan rektor Ziemkiewicz, konspirować w stosunku do społeczeństwa. Co, gdyby pan miał taką możliwość, tak jak prezydent II Rzeczpospolitej, wydawać dekrety z mocą ustawy, to jakie trzy decyzje by pan podjął? I kilka takich uwag. Co do nowego czy Polskiego Ładu, akurat co do rodzin wielodzietnych, to on wprowadza to, że od czwartego dziecka, te osoby nie płacą żadnego podatku. W związku z tym to jest element, o którym też nie powinniśmy zapominać, że on realizuje jednak tą solidarnościową politykę społeczną. Dziecko zarobi 3000 zł. Tak, tak. Druga kwestia, o czym mówił pan redaktor Lisicki. Praworządność, czy Polska musiała zawetować? Wtedy, w grudniu roku 2020, była tak zwana umowa z warunkiem rozwiązującym. Znaczy, ja uważam, brak tamtego weta nie musiałoby prowadzić do takiej konsekwencji, gdyby nie popełniano błędów późniejszych. Bo co do zasady, Polska ma możliwości formalne i prawne robienia wymiaru sprawiedliwości, reformy tak jak chce, jeżeli nie popełnia błędów. Jeden przykład. Głównym uzasadnieniem zmian w Sądzie Najwyższym było to, że trzeba rozliczyć za stan wojenny. Należało w związku z tym wprowadzić postępowanie lustracyjne, jakie było w Niemczech, w Czechosłowacji, na Węgrzech, a nie używać tutaj czynnika, że przymusowe przejście na emeryturę. To trzeba zrobić po prostu dobrze. Tak samo co do kwestii Izby Dyscyplinarnej. Gdy była zrobiona dobrze, nie było tego problemu. To jest fałszywa alternatywa, że albo się podporządkujemy Unii i wtedy rezygnujemy ze swoich zasad, pryncypiów, moralności i wiary, prawda? Albo się nie podporządkujemy i rozpoczynamy konflikt. Można tego konfliktu uniknąć, jeżeli się przeprowadzi tą reformę wymiaru sprawiedliwości w sposób prawidłowy. A główny problem polega na tym, że są zaległości, nie pracują sekretariaty. Te rzeczy można zrobić w taki sposób, że Unia nie mogłaby wnieść jakichkolwiek zastrzeżeń. Druga uwaga. Myślę, że nie doceniamy jednego aspektu, że istnieje pewien konflikt między Komisją Europejską a dawnym ETS-em, czyli Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj są pewne wewnętrzne mechanizmy, które oddziałują. My powinniśmy to brać pod uwagę. Trzecia uwaga, co do klimatu. Pan Józef powiedział o tym, to jest ideologia. Myślę, że duża część społeczeństw zachodnich
traktuje ochronę środowiska, walkę z CO2 jako taką zastępczą religię. W związku z tym dla tych ludzi to są autentycznie istotne motywacje. Nie sztuczne, nie pozorne, tylko realne. To musimy brać pod uwagę, jeżeli chcemy budować coś. I teraz jest pytanie jeszcze trzecie dla pana redaktora jednego i drugiego. W jaki sposób możemy budować, ja to nazywam, jak to powiedział tutaj tydzień temu rzecznik Mikołaj Pawlak, Unię Wartości. Dlaczego mamy rezygnować? My powinniśmy budować sojusze tak, żeby te wartości, które są dla nas istotne, obronić. Kiedy była dyskusja w Parlamencie Europejskim dotycząca praworządności, dzień później była dyskusja na temat aborcji. Powinniśmy bronić tego, co jest dla nas najistotniejsze, czyli wiary i moralności, bo to jest prawo każdego kraju. I to zastrzeżenie Lecha Kaczyńskiego przy traktacie lizbońskim w formie tak zwanego protokołu brytyjskiego, że nie akceptujemy tej karty praw podstawowych, umożliwia nam obronę tych wartości, jak małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Na tym powinniśmy się skoncentrować. Gdybyśmy się na tym skoncentrowali, to wtedy mamy większe szanse obrony. I przypomnę taką anegdotę, którą często cytował świętej pamięci kardynał Macharski, kiedy mówił o tym, że jak malowany był obraz Jezu, ufam Tobie, to Pan Jezus mówi do malarza styki: Ty nie maluj mnie na kolanach, Ty maluj mnie dobrze. I w związku z tym, jeżeli będziemy potrafili zrobić te reformy technicznie dobrze, to nie będziemy dawali pretekstu do tego, żeby nas atakować. Jeszcze ostatnia uwaga. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny jest wybierany politycznie, jak i większość trybunałów konstytucyjnych, czyli Izba Kasacyjna we Francji i dalej. Tylko jest kwestia mechanizmu. My mamy szansę i jeżeli będziemy potrafili to wykorzystać. I ostatnia kwestia. Są inicjatywy. Była taka inicjatywa, jeden z nas, w 2012 roku, europejska, kiedy zbieramy podpisy po to, żeby uruchomić ustawodawstwo antyaborcyjne. Polska w to się zaangażowała, Włochy, Hiszpania, prawie 2 miliony ludzi wtedy podpisało to. Komisja Europejska to odrzuciła. Należało dalej procedować. Są takie mechanizmy formalne, które my jako Polska powinniśmy wykorzystywać. Dopiero jak ich nie wykorzystamy, możemy powiedzieć, nie dało się, możemy zrobić dużo więcej. Po to, żeby nie powiedzieć tak, jak powiedział kiedyś Winston Churchill, zapytany, kto jest idealnym politykiem. To jest ten, który potrafi przewidzieć, co będzie za tydzień, za rok, za 5 lat, a potem wytłumaczyć, dlaczego tak się nie stało. Dziękuję bardzo. To fajny pomysł, żebym streścił króciuteńko, jakbym miał władzę, co bym zmienił. Ale to wszystko już kiedyś Państwu mówiłem. Bym spowodował to, że szefów sądów tych najniższych rejonowych wybierają mieszkańcy, jak kiedyś na Dzikim Zachodzie. Skończyłoby się panoszenie sędziów i ta korporacja. Po drugie, bym wprowadził prawa wyborcze większościowe, znaczy wybieranie posłów i senatorów, tak, ale nie teraz, tylko 20 lat temu, bo w dwóch pierwszych kadencjach, które można by skrócić, wybieralibyśmy demagogów i najbogatszych i tych, którzy by nas przekupili. Bym zmienił podatki w ten sposób, żeby po pierwsze wszystkie stawki były jednolite, jedne, a nie więcej. Wtedy 90% urzędników skarbowych byłoby niepotrzebnych, szczególnie w cyfryzacji. Ludzie by wiedzieli, jakie podatki płacą. Ale drugie, że podatków może być bardzo mała liczba, że nie można ich rozmnażać. Jeżeli chce się prowadzić nowy, to trzeba usunąć stary. I tak samo jak chce się prowadzić jakiś nowy akt prawa, to trzeba usunąć z 5 starych. Na przykład to by się odechciało posłom wtedy tak mnożyć to prawo. Tyle tylko, że to Unia przede wszystkim to prawo mnoży. No, można by wymyśleć, żeby Trybunał Konstytucyjny twardo powiedział, że to on decyduje, jakie prawo unijne wchodzi
w skład prawa polskiego, czyli o wyższości Trybunału Konstytucyjnego nad prawem unijnym. Chciałem tylko przypomnieć, że we Francji 10 kandydatów na prezydenta teraz w tym przygotowującej się kampanii stwierdziło, że Polska ma rację, że prawo konstytucyjne, narodowe jest ważniejsze od prawa unijnego i to w ogóle jest oczywiste. No i jeszcze miałbym parę takich prostych pomysłów. Dobrze, następne pytanie w takim razie. Proszę bardzo. Grażyna Budzińska się nazywam. Ja, to nie będzie pytanie kolejne, tylko ja chciałam po prostu zwrócić uwagę, ponieważ wszyscy panowie redaktorzy mieli negatywne czy zdanie na temat w tej chwili prowadzonego tego Polskiego Ładu. Chciałam powiedzieć, że oczywiście jak zwykle sprawa jest kontrowersyjna, naturalnie. I tylko chciałam powiedzieć, że dzisiaj przeczytałam, ponieważ ja czytam Gazetę Warszawską, to nie jest polemika, tylko jest tam dosyć ciekawa wypowiedź, nie powiem w tej chwili autora, która jakby wyjaśnia i bardzo chwali, jaki był, to znaczy chwali pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, uznając go za głównego autora. A dlaczego? Dlatego, że tam jest wyjaśnione, to znaczy to też jest subiektywne, no bo każdy autor ma prawo do własnej oceny. Tam jest wyjaśnione, że sensem tego jest zmiana czy wymiana osób należących do klasy średniej. Ci, którzy w tej chwili, no to wiadomo 30 lat temu, natomiast to ma służyć do wymiany osób klasy średniej, czyli że będą zarabiać i zyskają ci, którzy naprawdę no, są kreatywni, mają coś do powiedzenia i są pracownicy, a nie ci jak do tej pory, że tak powiem, z nadania, z układów i etc. Ja tylko zwracam... Czyli socjotechnika społeczna, tak? Być może, w każdym bądź razie, bo tutaj no trochę takie ja i niepewnie nie tylko ja byliśmy zmartwieni, że ponieważ panowie redaktorzy są no oczywiście bardzo autorytetami, więc chciałam zwrócić uwagę, że są inne, różne opinie. Dziękuję. Znaczy nie, to, że są różne opinie, to my oczywiście wiem. Jeszcze z nami tak źle nie jest, żebyśmy sobie z tego nie zdawali sprawy. No ale w ramach tej wymiany, jak rozumiem, klasy, to my chyba powinniśmy zostać wymienieni wszyscy tutaj przez... No ale zakładam, że no, jesteśmy, no właściwie my jesteśmy tą klasą średnią. No, no kto jest tą klasą średnią? Może jesteśmy wyższą już. No ale no, to jesteśmy, a to, do, jak rozumiem... No to jest taka wysoka no, middle class, ja powiem, taka niesoka jest. Ale ja zacznę, ale ja powiem w takim razie małą, krótką anegdotę. Tuż po tym, jak właśnie Polski Ład został wprowadzony, dzwoni do mnie mój zastępca, czyli Piotr Gabriel, i mówi: słuchaj, mamy ogromny kłopot z korektą. No, jak państwo sobie zdają sprawę, pewnie korektorki to nie są osoby najwięcej zarabiające w gazetach, prawda? Zwykle nie należą do tych... A dlaczego, prawda? Bo nagle się okazało, że wszystko to, każda z nich dostała, to nie są oczywiście duże sumy, prawda? Ale tam po 200-300 zł mniej, co z punktu widzenia kogoś, kto nie zarabia dużo, to jednak jest całkiem sporo mniej, prawda? I zaczęło się łażenie, tam spotykania, prawda, z naszymi księgowymi, no krótko mówiąc, godziny stracone na to, czy można coś odkręcić albo coś nie, no, żeby przynajmniej w tym miesiącu wypłacić jej trochę więcej za ten... Proszę Państwa, zakładam, że niestety tego typu problemów jest w różnych firmach i przedsiębiorstwach
bardzo dużo. Jeśli nasza firmka, która naprawdę nie jest gigantem, ma tego typu problem z grupą niewielką przecież, bo kilkuosobową korektorek, no to zakładam, że bardzo podobne problemy pojawiają się w znacznie większej liczbie firm i tak dalej. No, czy można tutaj mówić o tym, że mamy do czynienia z przemyślanym projektem, nawet gdyby to był projekt socjotechniczny i założony, że on jest przemyślany, no nie jest przemyślany. No, w iluś punktach wyraźnie widać, że popełniono daleko idące błędy, ale podstawowy błąd jest taki, że w ogóle wydaje mi się, że pomysł, żeby władza polityczna przeprowadzała tak daleko idącą inżynierię, przy pomocy inżynierii społecznej zmiany, no skąd się biorą, to jest bardzo ryzykowne. No i ostatnia rzecz, którą powiem, chyba parę miesięcy temu jeden ze związków polskich przedsiębiorców przedstawił taki raport dotyczący płacenia podatków przez właśnie największe koncerny zachodnie w Polsce. I mogę Państwu powiedzieć, bo to łatwo to sprawdzić, to że myślę, dramat. Że jak tutaj jesteśmy na tej sali, to tu znajduje się mimo wszystko być może większa grupa większych płatników podatków niż te gigantyczne koncerny, bo tak to jest właśnie zrobione, że oni nie płacą. No, jak można mówić o uczciwości, o sprawiedliwości, solidarności społecznej, kiedy giganty płacą rocznie po 30-40 tysięcy złotych przy obrotach rzędu miliardów, a prowadza się projekt, który uderza w tych, którzy zarabiają po kilkanaście tysięcy, bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. No gdzie tu jest uczciwość, prawda? I te wielkie zachodnie koncerny korzystają cały czas z różnych obejść, ulg, albo z tego, że są silne i mają za sobą silnych sponsorów, którzy pilnują ich interesów, prawda? Następne pytanie. Ostatnie pytanie. Dzień dobry, szary obywatel, jeżeli mogę się tak przywitać z wami. Bardzo dziękuję, tutaj miło mi, że pan Józef mnie zaprosił do tak szacownego towarzystwa. No większość pytań, które chciałem zadać, to właśnie padły tutaj, więc tu już w tym momencie tylko mogę zasugerować, że to znaczy kilka takich kwestii chciałem tutaj jeszcze tak zauważyć. Jeżeli chodzi o Polski Ład, pamiętajmy, z jakich korzeni wywodzi się Mateusz Morawiecki, tak? Jest synem Kornela Morawieckiego, a on zawsze optował za tym, żeby tą sprawiedliwość społeczną bardziej, że tak powiem, stworzyć, tak? Skonstruować. Więc tutaj myślę, że nie do końca należy krytykować go. Może wykonanie nie jest takie, jak powinno być, ale chęci ma dobre, pamiętając o tym, że 30 lat temu Polskę podzielono bardzo niesprawiedliwie wobec Polaków, tak? A konstytucja stanowi bardzo jasno, że Polska jest, Polacy są właścicielem, że tak powiem, Polski, tak? To my jesteśmy, że tak powiem, suwerenem tutaj tej Polski. I wydaje mi się, że tutaj jest taka próba delikatna, jak gdyby wyrównania tego podziału, który nie był zrobiony 30 lat temu. Druga rzecz, no jesteśmy wielkim, silnym narodem, tak? Przez 1000 lat pokazywaliśmy swoją moc i tutaj faktycznie pan redaktor słusznie zauważył, że powinniśmy częściej pokazywać właśnie tą zgniliznę na zachodzie, tak? Chociażby to samo TSUE, które nas tutaj bije i biczuje za to, że tam nie wiem, biednego sędziego tam jakiegoś Juszczyszyna wyrzuciliśmy, no nie wyrzuciliśmy, tylko no, tak, chcieliśmy się, tak, ale nie biczujemy Zachodu za to, że na przykład, nie wiem, firma Volkswagen i nie tylko Volkswagen biorą w miliardowych, albo chyba już nawet w biliardowych przekrętach na przykład na Dieselgate, tak? Więc tutaj ja bym tutaj faktycznie to pokazywał i tutaj jest słuszna taka uwaga od pana, że powinniśmy pokazywać właśnie ich małość i przeczekać, bo my Polacy musimy to przeczekać, a Unia, później będziemy patrzeć, w którym kierunku pójdzie Unia i kiedy możemy czy wyjść, albo ją możemy faktycznie troszkę wzmocnić swoją i zreformować. Przekroczyliśmy już zdolności fizyczne naszych internautów. Jak rozumiem, Państwo na sali mają wyższą tą zdolność niż przeciętny internauta. Oni
ponad 2 godzin to raczej nie są w stanie. Dlatego chciałem bardzo podziękować wszystkim, a po wszystkich panu Pawłowi i panu Rafałowi. I jeżeli będziemy mieli dobrą oglądalność, to może uda się namówić Rafała i Pawła na jeszcze jedną taką debatę, bo mam jakieś wrażenie... Oni już się zgodzili, ja widzę po oczach. Ja bym na twoim miejscu takim oczologiem nie był, ale dał im się wypowiedzieć, biedni, bo jeszcze zaczną oczy zamykać, żebyś nie wiedział, co myślą. Dziękuję państwu bardzo. Po grymasie poznam.